Pierwsze pytanie wstępne w ogóle, to jest dla mnie osobiście, to jest pytanie o to, kim jestem. To jest dla mnie najważniejsze pytanie. Kim ja jestem w ogóle? Co ja o sobie wiem? Mówię o tym, co wiem, a nie co mniemam. Tu trzeba rozróżnić między tym, co ja mniemam o sobie, a tym, co ja wiem o sobie. My żyjemy w tej cywilizacji takiej pooświeceniowej, wiecie, gdzie takim sztandarowym hasłem jeszcze z odrodzenia było to, że jesteśmy ludźmi i nic, co ludzkie, nie znam obce. A dokładnie napisałem książkę, która przeczy temu. Jesteśmy ludźmi i nie wiemy, kim jesteśmy. No bo tak naprawdę, jak się zapytam, kim jestem, to muszę powiedzieć, że nie wiem. To Sokrates zresztą wymyślił, nie ja. Nie? Bo tak, pierwsza rzecz, no. W ogóle skąd ja się wziąłem? Skąd ja tutaj w ogóle się wziąłem? Dlaczego w Polsce i to... Urodziłem się w XX wieku, a nie w Honolulu, wiecie, i gdzieś w Japonii, gdzieś w XIV albo tam 10 wieku przed Chrystusem, albo jeszcze 20 po i tak dalej. Dlaczego mężczyzna, a nie kobieta w takiej rodzinie, a nie innej i tak dalej. Co ja o tym wiem? Nic nie wiem. Faktem jest to, że jestem sobie dany. Nie wiem, po co jestem, mówimy o wiedzy, a nie o mniemaniu. Nie wiem, po co jest. Nie wiem, o co właściwie chodzi w tym życiu tak naprawdę. Jak nie wiem jeszcze, co będzie na koniec tego życia, co jest grane i czym się to zakończy, jaki będzie potem jakiś finał, no to wiecie, sorry, ale nic nie wiem. No nic nie wiem, po prostu nic nie wiem. I w takiej sytuacji my rzeczywiście jesteśmy. Więc to, ten wniosek taki pierwotny, wiem, że nic nie wiem, nie jest zazwyczaj budujący. Człowiek lubi wiedzieć i dlatego chwyta się czegokolwiek, byleby mniemać, że wie. No to jest guzik, prawda? Natomiast to nie jest takie złe i takie głupie, jak się zaczniemy dalej zastanawiać nad tym i konkretnie nad tym, co wiemy. To bardzo dobrze ujmuje początek 17 rozdziału mądrości Syracha. To jest taki mądrościowy opis stworzenia człowieka. I zobaczcie, tutaj są pewne rzeczy, które trzeba powiedzieć, że wiemy. Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. No wszyscy się rodzą z ziemi, to znaczy oczywiście nie z gleby w sensie, tylko tego, co na ziemi, no rzeczywiście. Zresztą, no... I potem rzeczywiście człowiek zakopują go w ziemi, no i sprawa załatwiona. To jest powszechne doświadczenie. Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. No dzisiaj człowiek może zniszczyć ziemię, też wiemy, mamy władzę, no wyraźnie. To zresztą chyba od zarania. Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił na swój obraz. To już jest oczywiście koncepcja biblijna. Stworzenie człowieka na obraz Boży. Tu już zostawmy to na razie. Uczynił ich groźnymi dla wszelkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. Też to jest fakt. Człowiek poluje na wszystko. Wszystkie zwierzęta tam pokonuje. Dał im, i teraz to jest bardzo ważne, dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Tu się zaczyna coś istotnego. Dał im wolną wolę. W Biblii zwykle jest tak, że na początku się wymienia to, co jest najważniejsze. I rzeczywiście wolna wola jest najważniejszym darem, jaki człowiek ma. To jest fakt. No bo was to nikt nie zmuszał, żebyście przyjechali, tylko sami żeście przyszli. Nie? Na ile ta wolna wola jest niezależna od różnych takich okoliczności, to jest osobna sprawa. Ale faktem jest, że wolna wola jest. To jest fakt. Na ile ona jest wolna w sensie niezależności od tam różnych czynników, to jest osobna sprawa. Ale faktem jest, że wolna wola jest. I ona jest najważniejsza. Język. To jest przede wszystkim, oczywiście tu chodzi o komunikację, zdolność, no to też jest fakt, tu nie ma co mówić, że to jest mniemanie, jest fakt, bo ja tutaj coś mówię, mam nadzieję, że wiecie, co ja mówię. Potem jest tak, oczy, uszy. Oczy i uszy to jest przede wszystkim zdolność do komunikacji, do widzenia, poznawania na zewnątrz rzeczy, ale także uszy do słuchania, do rozumienia, co to mówi. I serce zdolne do myślenia. I tutaj przy tym sercu dwa słowa. Mianowicie, widzicie to określenie serca, jakie znajdujemy w katechizmie w czwartej części, tam w tej części, która się zajmuje modlitwą. Tekst niesamowicie ważny, absolutnie ważny, dlatego że
W Biblii to jest biblijne pojęcie serca i potem jeszcze u ojców Kościoła, jeszcze wcześniej niż Biblia, to takie mniej więcej było pojęcie serca. Natomiast w naszej kulturze zachodniej od końca średniowiecza zostało zmienione pojęcie serca i ono dzisiaj funkcjonuje u nas jako takie centrum emocji, przeżywania. I jest stawiane w opozycji do rozumu, w sensie, że rozum widzi się w mózgu. A teraz tutaj jest mowa o serce zdolne do myślenia. W Biblii człowiek myśli sercem, a nie głową. Jaka jest różnica między jednym a drugim? To jest bardzo ważna. Otóż myślenie głową jest myśleniem abstrakcyjnym. To jest tradycja, bardziej powiedziałbym, grecka. I to jest, dzisiaj to dominuje, wiecie, i pokazuje jednocześnie wszystkie negatywne skutki tego. Można doskonale rzeczy znać, wiedzieć, być doskonałym psychologiem, terapeutą, a jednocześnie, wiecie, molestować na przykład nieletnich, nie? I pedofilię jakąś. Wiedząc, jaką tragedię człowiek robi temu młodemu człowiekowi. Nie? Jest wiedza i jest życie, które się po prostu kompletnie jedno z drugim nie mierzy. To samo dotyczy na przykład księży, nauczycieli, czy lekarzy i tak dalej, prawników. Wiedza i postępowanie i potem wybory i to, co człowiek robi, to są zupełnie jakby dwie różne rzeczy. Dlaczego? Bo człowiek żyje w głowie, a nie żyje w sercu. Czasami się mówi, że najdłuższa droga, jaką człowiek ma do przejścia, to z głowy do serca, z głowy do serca. Myślenie egzystencjalne, myślenie sercem jest myśleniem egzystencjalnym. Najlepiej to ilustruje przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Nie będę czytał akurat tego, bo zakładam, że wiemy. Zwróćcie uwagę na to, jak to ta przypowieść idzie. Mianowicie, ona jest odpowiedzią na pytanie, a kto jest moim bliźnim? To ten uczony w piśmie zadaje to pytanie Panu Jezusowi, dlatego że bardzo ładnie odpowiedział, że co jest najważniejsze w prawie u proroków? No, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Doskonale powiedziałeś, tak żyj, będzie zbawiony. No i on wtedy usprawiedliwiając się mówi, a kto jest moim bliźnim? I wtedy Pan Jezus odpowiada przypowieścią i na końcu mówi, a kto okazał się bliźnim? Rozumiecie? Dopiero dokładnie przestawione pytanie. A kto się okazał bliźnim? Ten pyta o, że tak powiem, warunki, bo prawo mówi o miłości bliźniego, więc do kogo się odnosi to prawo? Prawo jest czymś, co mi nakazuje coś wykonywać. Więc tym adresatem tego nakazu jest kto? Pan Jezus stawia zupełnie inne. A kto okazał się bliźnim? To znaczy ten, kto okazał miłosierdzie, pokazuje, jak wybór jest w sercu, powoduje, że człowiek się kimś staje. To jest myślenie egzystencjalne. Jeżeli weźmiemy tych kapłanów, kapłana Lewity i tego Samarytanina, przechodzą, leży człowiek pobity, nie mówi nic, nie wiadomo, czy trup, czy żywy, nie wiadomo. I teraz sama sytuacja mówi. No i trzeba po prostu tego. Sytuacja sama mówi, co się stało, co to jest. Nie? I teraz co? Co się dzieje? Jak się tak wczujemy w tego kapłana czy Lewitę, no to tak. A może to trup, nie? Ja idę do świątyni służyć, nie? Zaciągnę nieczystość. Nie będę mógł Bogu służyć. Panie Boże, miej mnie za usprawiedliwionego. Niech się inni tym zajmą. Tak? To samo Lewita. Ewentualnie inne. Nie mam czasu, to może ktoś inny. To jest wybór. To jest myślenie, z którego wynika pewne postępowanie, pewne działanie. Takie albo inne. Idzie Samarytanin, tam jest napisane, wzruszył się głęboko. Właśnie to jest ukierunkowane na serce. Wzruszył się głęboko, nie? Podszedł, opatrzył mu rany, zaopiekował się, zalał tam winem, zawiózł do gospody, opiekował się i potem jeszcze zlecił temu gospodarzowi, że miał nad nim pieczę. I on się okazał bliźnim. Zauważcie, że to myślenie sercem, ono jest myśleniem egzystencjalnym, czyli prowadzi do konkretnego czynu, do konkretnego działania. To, co robi kapłan Lewita, to kombinowanie tutaj w głowie, według prawa czy jakichś innych zasad, żeby się, że tak powiem, wymiksować z tej sytuacji, no to jest właśnie tu jest kombinowanie. I potem jest decyzja taka czy inna. To jest ostatecznie decyzja właśnie też na poziomie serca, tylko oczywiście zakłamanego w tym momencie. Ten Samarytanin okazał się, że tak powiem, wrażliwy na to. Myśmy powiedzieli, iż sumienie mu powiedziało. To jest pójście za głosem sumienia. Nie? I wtedy... I teraz, kochani, tu jest niesamowicie ważna rzecz.
My niestety jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia w kategoriach prawnych, trochę tak jak faryzeusze. I w naszym Kościele cały czas nas uczą, że najgorzej to zgrzeszyć w życiu. Najgorzej to zgrzeszyć. Wszystko robi, żeby nie zgrzeszyć. No i w związku z tym człowiek się powinien, a jak już człowiek zgrzeszy, no to się idzie do konfesjonału, wyspowiada się i potem jest oczyszczony i teraz mogę znowu żyć. Nie? Mniej więcej w ten, ja przepraszam, to troszkę może kabaretowo przedstawiam, ale to mniej więcej tak wygląda. Nie? Natomiast najważniejsze jest zupełnie coś innego. Najważniejsze jest to, kim się stajesz, robiąc to czy tamto. I to jest dokładnie to, co Pan Jezus pyta. A kto się okazał? Bliźnim, kto się okazał obcym wobec tego człowieka? Kto się okazał? Obcym, obojętnym czy bliźnim? Zawsze, jeżeli coś, znaczy w ogóle jest cały czas taka, ja narysuję taki ogólny schemat, który się absolutnie powtarza wszędzie, w każdej sytuacji. Nawet w tej chwili, co ja tu gadam, to też. Mianowicie, my stajemy wobec jakiejś sytuacji. I tu jeszcze może na mały ekskurs jeszcze do tej sytuacji. Kochani, człowiek ma taką cechę, wiecie, że żyje nie w przestrzeni przedmiotów, tylko w przestrzeni sensów. Pamiętam kiedyś Tischner, jeszcze byłem świeckim studentem w Krakowie, chodziłem na wykłady Tischnera. Tischner mówi tak, słuchajcie, popatrzcie się, jesteśmy tutaj na sali wykładowej, mówi, i wszystko co widzę, ma określony stół, dyktafon, okulary, Biblia, jedzenie jakieś, okno, drzwi, krzyż, lampa i tak dalej, wszystko, sufit, wszystko ma jakiś sens. My to, ten sens wyrażamy często nazwą, określeniem. To wszystko ma sens. Gdyby się pokazało coś, o czym nie wiemy, jaki ma sens, to się zaczyna panika. I to jest na przykład problem tak zwanych duchów, nie? Duchy się to jest właśnie coś takiego, że nie wiadomo, co to jest. I nagle panika, bo jakieś duchy są. Przyjdziemy, pogadamy, a co, a gdzie, a to żyłeś wtedy. No fajnie było, nie? O co ci chodzi? Jak dojdę do porozumienia z tym duchem, nie ma w ogóle problemu. Ale póki ja nie wiem, czy się bać, czy uciekać, czy co, to jest po prostu panika. Jak człowiek oswoi to, rozumiecie, nada to, uzyskuje jakiś sens, to wtedy jest spokój. To, co powiedziałem teraz, tym jeszcze bardziej odnosi się, kochani, do relacji między ludźmi. W spotkaniu z drugim człowiekiem fundamentalną rzeczą jest właśnie sens tego spotkania. To, o co w tym spotkaniu chodzi, to jest najważniejsze. Oczywiście przygodne spotkania typu, że ja przechodzę, ktoś idzie ulicą, nieważne. Pytam o drogę, ktoś mi odpowie, ale też w tym jest jakiś sens. Tu była ta sytuacja, ten pobity człowiek. Jest jakiś sens. On mówi, przemawia. Ta sytuacja sama przemawia. Nie trzeba tutaj żadnej werbalizacji tego przez jakiś tam środek, nie? Ale szczególnie, jeżeli to wchodzi w grę relacje, na przykład, no ktoś przychodzi do pracy, nie? I teraz się najmuje. No jest weryfikacja, jest tam rozmowa i to wtedy jest bardzo ważne, czy oni mnie zaakceptują, czy nie zaakceptują, uznają, przyjmą, nie przyjmą, po jakich warunkach i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy, bo według to potem rzutuje na całe potem jego działanie, życie, czy ma to sens, czy nie ma sensu i tak dalej. W każdym razie te relacje są. I często, jeżeli dochodzi do spotkania z osobą, o której wiem, że z nią będę musiał jakoś być bliżej, to się pojawia właśnie takie patrzenie przez pryzmat przyjaciel czy wróg. Mogę się podziewać czegoś dobrego, zrozumienia i takiej relacji, czy to nie będzie ktoś, kto mnie będzie chciał wykorzystać, czy w jakiś sposób mi zagrażać. I te pytania są bardzo istotne. Mało tego, one funkcjonują konkretnie u ludzi, szczególnie takich, którzy są podszyci lękiem na przykład i podejrzewają innych o różne takie rzeczy. To jest tak mocny mechanizm, że się po prostu wymyśla bzdury totalne, kompletne bzdury i insynuuje, imputuje, że ten człowiek tak myśli. To jest niesamowicie motywujące. Dlaczego? Bo ten człowiek musi wiedzieć, rozumieć ten sens, o który chodzi i co tamten myśli o nim i tak dalej. Co sobie ludzie dorabiają, ale to są już sytuacje chore. Natomiast w normalnych sytuacjach też człowiek, pierwsza rzecz to jest to, przyjaciel czy wróg. To jest takie, upraszczając zupełnie. Nie, przyjaciel czy wróg. A nie wiem, spotykam. Natomiast zauważcie jedną rzecz. To, czy on jest przyjacielem czy wrogiem, to tego nie widać. No nie widać tego. No, nikt nie widział miłości, nikt nie widział nienawiści. O tym się wnioskuje po
zachowaniu, po gestach, nie tylko po słowach, ale właśnie przede wszystkim po postawach tego człowieka. I to jest najważniejsze w tym momencie. W każdym razie wracam do tego schematu. My spotykamy zawsze, gdziekolwiek jesteśmy, z czymkolwiek, właściwie spotykamy się z jakimś sensem. Można po grecku napisać logos. Logos to nie jest po prostu słowo, ale to jest myśl, idea, sens, znaczenie, zamysł. O, to jest, ma szerokie znaczenie. No tak samo jak u nas czasami się mówi w takim przypadku, jak tam się ktoś zaręczy, mówi, oni są po słowie. No, po jakim słowie? Znaczy są po obietnicy złożonej sobie nawzajem, że się pobiorą. To jest to słowo, czyli obietnica. W tym wypadku też to właśnie takie szersze znaczenie słowa logos. Logos. I to jest ważne, my stajemy wobec jakiegoś logosu. Jakiejś sytuacji, ja tu używam słowa sens, bo on... I teraz w zależności od tego, jak my na to reagujemy, w zależności od tego, stajemy się. Jeżeli weźmiemy te dwa przypadki, kapłan Lewita, oni reagują na to i co się staje? Oni stają się obcymi, egoistami. Stąd piszę tutaj ego. Natomiast Samarytanin staje się prawdziwym bratem. To jakoś taka opozycja ja, prawdziwe ja, odpowiada na sumienie. To jest odpowiedź w gruncie rzeczy z jednej strony albo na lęk, albo namiętność. Wiecie, ostatnio, no nie tak dawno w internecie czytam, że tam ktoś zasłabł gdzieś tam w metrze czy gdzieś, wiecie, na ławce padł facet. No, przybiega ktoś i co robi? Szuka portfela. Drugi potem przybiegł też i też szuka portfela, tylko już go nie było. To jest właśnie reakcja z tej pozycji. To są egoiści, absolutnie egoiści, żywotrupy, tak nawiasem mówiąc. Ten reaguje na sumienie, wewnętrzny głos i odpowiada miłosierdziem. I teraz, kochani, co jest najważniejsze w tej sytuacji? Najważniejsze jest to, kim się stajemy. Bo jeżeli byśmy nawet tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie troszeczkę rozwinęli i dodali pewien wątek do niej, to zauważmy, że nie najważniejsze jest to, co zrobił ten Samarytanin, tylko jaki był sens tego, co zrobił. Mianowicie wyobraźmy sobie, że ci, którzy go tam pobili, jeszcze nie odeszli za daleko i widzą, że idzie jakiś łepek, nie? Mówi, chodź tu stary, mówi tutaj, zaopiekuj się tym człowiekiem, bo jak nie, to cię załatwimy. No to on od razu, wiecie, bierze, załatwia wszystko, na wszelki wypadek się asekuruje, zawozi do zapłaci tam jeszcze, żeby oni mieli sygnał, że on się nim zajął i do końca się zajął. Okej, zrobił dobrze, tak samo jak... Ale to nie ma tej wartości, rozumiecie? To jest jednak z tej pozycji, z lęku. I chociaż zrobił i na pewno mu to, jakbyśmy powiedzieli, od strony moralnej będzie jakoś tam policzone, niewątpliwie, ale jednak to nie jest urodzenie się prawdziwego ja, tylko jeszcze to jest cały czas niedojrzałość jakaś. Kochani, nie najważniejsze jest to, cośmy zrobili literalnie, faktycznie, tylko kim się stajemy, robiąc to czy tamto. To jest najważniejsze. Kim się stajemy, robiąc to czy tamto? Nie? I jakie jest źródło, z którego czerpiemy, robiąc to czy tamto? Jest bardzo dużo sytuacji, w których człowiek może reagować, zrobić coś złego. Dlaczego? Bo ma złą informację. Rozumiecie? Dostał złą informację i w związku z tym robi coś, co jest niedobre, obiektywnie rzecz biorąc. Nie? Ale czy on moralnie rozpatruje winny, niewinny, obiektywny, subiektywny i tak dalej, bawienie się w to. On szedł za jakimś tam głosem, który wewnętrznie czuł i coś tam zrobił. Nie? W sumie to jest dramat jakiś taki osobisty, związany z tym, z nierozpoznaniem właściwego dobra i tak dalej. Ale ważne jest, że on w tym swoim porywie chciał zrobić coś dobrego i coś tam próbuje robić. Natomiast oczywiście życie potem to koryguje, tak czy inaczej, wcześniej czy później ta korekta przychodzi w tej sytuacji. Ale zwracam uwagę na to, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, kim się stajemy, robiąc to czy tamto. I teraz, kochani, to jest dla mnie ważne zdanie, dlatego że to na tym zdaniu zawieszam następne zdanie. Mianowicie, my nie tyle jesteśmy, ale się stajemy. Stajemy się tym, kim siebie wybieramy, robiąc to czy tamto. I to dotyczy wszystkich wydarzeń właściwie. Oczywiście są ważne i mniej ważne. I to ma wymiar, kochani, egzystencjalny. Młody człowiek idzie do szkoły krawieckiej, zostaje krawcem. Mógł zostać kierowcą. To nie jest problem moralny. Ale został krawcem, rozumiecie? To jest pewna bardzo konkretna sytuacja, pewien sposób, nie? Ożenił się za nią. Mógł z Teresą. Ale ożenił się za nią.
wszedł do innej rodziny, to jest inna kobieta, inne dzieci będą i tak dalej. Rozumiecie? To jest zupełnie konkretna sytuacja. Też moralnie to nie jest tak, że to był wybór moralny. Nie, to był wybór amoralny, to znaczy poza wyborem, no chyba, że są inne okoliczności, które by, powiedzmy, tam obiecywał tej Teresie, a potem sobie zmienił na Anię, no to jest jakaś tam wina moralna jest. Ale normalnie, jeżeli nie ma tych, to jest po prostu dowolność. I nie ma to związku z moralnością bezpośrednią. Natomiast go bardzo konkretnie określa. Zostaje prawnikiem albo lekarzem. To jest inna funkcja, inna posługa w społeczeństwie i tak dalej, z której wynikają też postawy jego no, życie, powiedziałbym. Nie? Bardzo ważne. I podkreślam, to jest sprawa szersza niż sama moralność. Oczywiście, jeżeli człowiek wybiera kłamstwo, nie? Staje się kłamcą. Wybiera wbrew naciskom, wbrew sytuacji prawdomówność i jest człowiekiem rzetelnym, uczciwym. Nie? Te wybory moralne najbardziej tutaj, ja tak powiem, nas określają. Oczywiście one są wiele ważniejsze niż takie inne wybory typu jaki zawód wybierzemy. Nie? Niemniej zwracam uwagę na to, że my nie tyle jesteśmy, ile się stajemy. I tutaj, kochani, znajdujemy niesamowitą sprawę. Mianowicie, zobaczcie, jeżeli Pan Bóg stworzył psa, to on ma zakodowany w instynkcie, jaki będzie. Zapisany w genek i tak dalej. Oczywiście jest też tak, że zwierzęta się uczą. To też jest. Ale ten problem, ten wpływ nauki u zwierząt na ich funkcjonowanie jest o wiele mniejszy niż u człowieka. U człowieka te wybory człowieka w bardzo dużym stopniu określają go, o wiele większym niż zwierzęta. Ale zwracam uwagę na to, że Pan Bóg stwarzając nas, wyposażając nas w jakieś zmysły, traktuje nas bardzo poważnie. Otóż ty teraz wybierasz siebie. Będziesz tym, kim siebie wybierzesz. Mi ta refleksja przyszła do głowy wtedy, kiedy po takim spotkaniu z takim młodzieńcem, który mi tak mówi, wiecie, taki zbuntowany młodzieniec. Ja się na świat nie prosiłem! Nikt mnie nie pytał, czy chcę żyć. No mnie też nie pytali. Nie wiem, was pytali, ale mnie nie pytali. Nie, ale mówię tak. No nie pytali cię, nie było kogo. Teraz cię pytają, czy chcesz żyć. Teraz cię pytają. Bo masz rozum, wolną wolę i możesz wybierać. Teraz cię pytają. I to jest sytuacja nasza. Pan Bóg nas stwarza nie tak, że nas stworzył i koniec, tylko nam, że tak powiem, stworzył do postaci, no, dziecka. Obdarzył rozumem i tak dalej. I teraz mówi, zapraszam cię, wybieraj, ale będzie tak, jak wybierzesz. Staniesz się tym, co wybierzesz. Jakby w dwóch etapach nas stwarza. W ten sposób, że teraz to, kim będziemy, zależy w dużym stopniu od nas. Oczywiście nie tak w 100% w tym sensie, bo jesteśmy ograniczeni wiedzy, wolności, zdolności, rozpoznania i tak dalej. Ale jest sam fakt, że my stajemy się tym, kim siebie wybieramy, wybierając to, co tą odpowiednią postawę, jaką wybieramy w takiej czy innej sytuacji. Oczywiście są różne gradacje tego spotkania, bo co innego, jeżeli się spotykamy w sytuacji człowieka i autentycznej potrzeby, takiej, gdzie sama sytuacja woła, tak jak ten człowiek pobity, a co innego, jeżeli jest on taka sytuacja luźna, że tak powiem, no to jest zupełnie coś innego. Ale za każdym razem jednak coś się tutaj realizuje. Coś się realizuje, jakiś sens i my potwierdzamy siebie albo nie. To jest, kochani, taki, powiedziałbym, punkt wyjścia. Ale teraz jeszcze do tego idźmy dalej z tym tekstem Syracha, bo tu dalej jeszcze jest jedna ciekawa sytuacja. Mówiłem o tym myśleniu serca, tak, bo to było bardzo ważne. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Tam potem jeszcze mowa o przymierzu, także przypuszczalnie, że to przymierze na Synaju jest później wymienione i tutaj napełnił ich wiedzą, myślę, że chodzi o sumienie. Ludzie jakoś wiedzą, to sumienie jest im dane. Jakoś wiedzą, że nie jest tak, jak jest, jak by sobie człowiek dowolnie chciał, tylko jednak jest jakieś dobro, jakieś zło. Obiektywnie, niezależnie od tego, co sobie myśli. Nie? Ja zresztą ostatnio miałem taką rozmowę z takim człowiekiem, któremu to pokazałem. I dalej. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Położył oko swoje w ich sercu. To jest szczególny dar widzenia tego, czego nie widać. Ale zauważmy, że istota naszego życia polega na tym,
że żyjemy tym, czego nie widać. Jeżeli żyjemy miłością, to jej nie widać. Jeżeli nienawiścią, też jej nie widać. Sens, żyjemy sensem, a nie przedmiotem, też go nie widać. To jest relacyjność cały czas. I teraz zwracam uwagę, że w Nowym Testamencie jest szereg tekstów, szczególnie Pan Jezus mówi o tym, że On się domaga. Filipie, tak długo jestem między z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi Ojca. No jak go może widzieć Ojca w nim? Rozumiecie? To jest to oko w sercu. Masz oko. Patrz. Żydom też mówi. Gdybyście byli dziećmi Boga, to byście mnie poznali. Ale wy jesteście dziećmi szatana. Dlatego mnie nie poznajecie. To jest 8 rozdział Jana. Paweł potem pisze tak. O tym, że i Żydzi, i Rzymianie są, czy Grecy są. Poganie są winni grzechu. No Żydzi dlatego, że mają prawo i tam nie przestrzegają. Okej. Okay. No ale Rzymianie tam poganie nie mają, nie? A Paweł mówi, no tak, ale po stworzeniu powinni poznać tego, który stworzył. I jemu cześć oddać, a zamiast jemu to oddają stworzeniu. No i są winni. Też jest odniesienie do tego oka. Dał zdolność widzenia, jak to jest napisane dokładnie. To jest dokładnie to oko tutaj. Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Nie? To stworzenie jest dziełem Bożym. I człowiek po tym stworzeniu powinien zobaczyć, jakby wyczuć tego Stwórcę i przede wszystkim do Niego się odnosić, a nie do samych tych rzeczy. W każdym razie jest to taka zdolność, która przekracza te naturalne, bym powiedział, możliwości poznawcze. Potem jest jeszcze o tym, że prawo jest odnośnie do drugiego człowieka dał i tak dalej, przykazania, jak ma człowiek postępować i żyć. W każdym razie, widzicie, nie wiem kim jestem, nie wiem po co i tak dalej, ale Bóg wyposażył mnie w wolność, zdolność poznania, komunikacji, nawiązywania relacji, widzenia, słyszenia, serce zdolne do myślenia, do wyborów egzystencjalnych, do wyborów siebie w tym, co się robi, podejmuje i tak dalej. Po to, żeby człowiek się stawał tym dzieckiem Bożym. Jesteśmy do tego wezwani, ale sami musimy to wybrać. De facto musimy rozpoznać to, co jest dobre i za tym pójść i wybrać. Tylko wtedy naprawdę staniemy się dziećmi Bożymi. Bóg na siłę nas, z nas nie zrobi dzieci Boże. Wbrew naszej woli. Szanuje wolność. To jest, powiedziałbym, taka wręcz przerażająca sytuacja, że Bóg szanuje naszą wolność. Czy człowiek może powiedzieć Bogu nie? Pytanie zadał Jan Paweł II na Błonia w Krakowie. Może, ale w imię czego? To takie dramatyczne pytanie w kontekście komunizmu oczywiście i to w kontekście, ale to jest to, ta prawda odnosi się do w ogóle do życia. I tutaj jest, potem jest cały problem, by człowiek, jeżeli człowiek ma zamysł zabicia kogoś, no to Pan Bóg mu nie pozwoli. Nie pozwoli, dlatego że on jest wolny, ten człowiek. Dał wolność i niestety to musi respektować i respektuje. To jest przerażająca prawda jakby. A z drugiej strony ta prawda mówi o niesamowitej godności człowieka. Kim jest człowiek dla Boga, kiedy Bóg respektuje tą jego głupią wolę? To jest dla mnie punkt wyjścia w ogóle. I dopiero w oparciu o tą refleksję można mówić o czymkolwiek innym. O życiu duchowym i tak dalej. Bo to jest coś, co rozstrzyga. W ogóle, jeżeli może w tym kontekście powiem, co to jest życie duchowe, nie? Bo mam wrażenie, że u nas niestety życie duchowe w Kościele katolickim uprościło się i zostało przynajmniej od średniowiecza sprowadzone do moralności. No plus pobożność, tylko że pobożność też jest cnotą moralną, więc w gruncie rzeczy do moralności. To jest zupełne nieporozumienie. Oczywiście moralność jest bardzo ważnym wymiarem duchowości, ale życie duchowe się do tego nie sprowadza. I natomiast co to jest życie duchowe, co to jest duchowe we mnie? Ja na to pytanie odpowiadam w ten sposób. Duchowe to jest to, co naprawdę jest. To, kim naprawdę jestem, to jest ten wymiar duchowy. Jestem wrogiem czy przyjacielem, bliźnim czy obcym. To jest ten wymiar egzystencjalny. Mój. Jeżeli weźmiemy tego faryzeusza w świątyni, który się modli, dzięki Ci Panie, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak ten celnik. Bardzo moralny człowiek, wypełniający prawo, modlący się i tak dalej. Ale czy to był człowiek prawdziwie duchowy? Nie, dlatego że się wynosił nad innych. On był obcy dla tych ludzi. Był obcy, on wybrał to.
Natomiast jak weźmiemy się, będziemy trzymać moralności, to często trudno rozróżnić, i to jest sytuacja dzisiejszego Kościoła w Polsce, trudno czasami rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Kiedy się patrzy od strony życia, aha, bo teraz jeszcze jedna rzecz. To, co naprawdę we mnie jest, to jest, to się właściwie sprowadza do tego, co się nazywa życie. Tylko oczywiście znowu ktoś może powiedzieć, no życie, no raz się żyje na przykład. Nie. Takie różne, no, żyje się, tutaj wspaniale, bo człowiek ma... Nie, określenie życia jest określeniem ścisłym, powiedziałbym naukowo ścisłym, bo poznaje się go po owocach. A jakie są owoce życia? To jest list do Galatów, 5 rozdział świętego Pawła. List do Galatów, proszę bardzo, Koryntian, Galatów. 5 rozdział. Święty Paweł tutaj mówi w tym 5 rozdziale o dwóch rzeczach. Życie według ciała i według ducha. I teraz jest tak, od 16 wiersza czytam. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Faryzeusz świątyni chciał być lepszejszy i chciał uznania. Czyli to, co na świecie panuje. To lepsze. My cały czas gramy w to, kto lepszy. Czyje na wierzchu. Czyje lepsze. To cały czas gra, która się toczy cały czas między ludźmi. Cały czas. Oto ta gra jest grana i przynosi bardzo nieciekawe efekty. Jeżeli to jest sport, to okej. Okay, nie ma problemu. To jest założone. Ale jeżeli to jest w życiu takim zwykłym, na przykład w małżeństwie, no to sorry. I on właśnie w tym duchu chce mieć potwierdzenie, że on tutaj jest lepszy od innych. To jest de facto wartość światowa. Już otrzymał swoją nagrodę. Dostał poklask. To w innym miejscu Pan Jezus mówi. Się ktoś modli ostentacyjnie albo robi na widoku, że on jest hojny i daje jałmużnę. Nie trąb. To on dostał nagrodę. To jest właśnie, to jest ten świat. Ty musisz to robić z serca, z głębi serca. I nie na pokaz, tylko po prostu autentycznie. I wtedy dopiero się dokonuje to rodzenie się prawdziwego ja w nas. Więc tutaj to są te. Ciało to jest właśnie, to jest ta skłonność do budowania według tego, co jest na świecie. Duch to jest właśnie ta. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Czyli to po tej linii. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie. No to są grzechy związane z ciałem w sensie fizycznym, zmysłowym. Ale dalej. Uprawianie bałwochwalstw. Co to ma wspólnego z ciałem w naszym rozumieniu? Czary, nienawiść, spór, zawiść, zburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość. Co to ma wspólnego z ciałem w sensie fizyczno-zmysłowym? Nie ma niczego. Natomiast odnosi się do relacji, tego bycia między ludźmi i tutaj do odzenia. I to dlatego mówię, że ciało u świętego Pawła to nie jest fizyczność i zmysłowość. Ona wchodzi w pojęcie ciała oczywiście, ale do tego się nie ogranicza, nie sprowadza. Tylko to jest relacja człowieka do drugiego. Dobrze, dalej jeszcze. Pijaństwo, hulanki, no pijaństwo też ma z fizycznością i zmysłowością coś niecoś. Hulanki tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy ich takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie dostaną, nie osiągną pełni życia. Nie ma takiej możliwości. Owocem zaś ducha jest, w nowszych wydaniach tutaj ducha piszą z dużej litery, chodzi o Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. To wyrasta ponad ten problem prawa, bo człowiek już żyje. Prawo się właściwie, prawo jest jakby takim wskazaniem, jak zachować miłość, że tak powiem. No, po to jest to prawo. Jeżeli człowiek ma w sobie miłość, to już to prawo jest dla niego niepotrzebne, bo on to robi no, sam z siebie, nie? Z nakazu miłości w sobie. Tutaj do tej listy, którą święty Paweł w wierszu 22 i 3 wymienia, trzeba dodać 4 takie jeszcze. Pokorę, przebaczenie, wdzięczność i wytrwałość. Te 4 rzeczy trzeba tu do tej listy. Święty Paweł o nich pisze na przykład w liście do Efezjan 4 rozdział, do Kolosan 3 rozdział, tam mówiąc o zasadach życia we wspólnocie chrześcijańskiej. To tam bardzo wyraźnie wymienia, także to nie są pomysły moje, tylko od świętego Pawła wzięte. Kochani, trzeba sobie powiedzieć w ten sposób. Owoców się nie da udawać i grać. Owszem, można na chwilę udawać radosnego, ale
jak długo i wobec kogo. W życiu domowym, zwykłym, takim szarym, no to obawiam się, że to długo człowiek nie ugra. Jakby jest na występach, na przykład tak jak jest w pracy, no to też praca to już jest za długi okres, żeby tam grać cały czas. Jeszcze wobec klientów to można oczywiście garniturek, uśmiech, radość, wiecie, pełnia życia, nie? Potem okazuje się, że wrak człowieka. Owoców się nie da grać, a już harmonii tych wszystkich owoców to za Chiny ludowe. Tu nie ma zmił. I kto żyje, to ma te owoce. Nie ma tych owoców, to nie ma życia. W każdym razie nie ma pełnego życia. To jest naprawdę ścisła definicja. Tu nie ma zmiłuj. A jak się już weźmie pokorę, kochani, mnisi jak mieli sprawdzić, czy facet jest duchowy, czy nie, to mu robili test na pokorę. I nie ma siły, żeby człowiek, który nie jest duchowy, przeszedł ten test. Nie ma takiej możliwości. No nie przechodzi, no po prostu i tyle. Bo owoce są naprawdę jedynym prawdziwym środkiem poznania, ale zwróćcie uwagę, że przede wszystkim jest to środek poznania do poznania siebie. Czy ja jestem żywy, czy nie jestem kimś, kto tylko gra życie, czyli jestem w sumie trupem, nie? Chodzącym. Życie według ciała to znaczy, to jest takie życie żywotrupa, nie? Życie według właśnie ducha jest życie. Oczywiście powiedzmy sobie uczciwie, szczerze, my jesteśmy, no tak trzeba sobie po prostu powiedzieć wprost i szczerze, ale zawsze jest ten wskaźnik, który nam pokazuje mniej więcej, kim się stajemy. O całe życie się stajemy. Także to określenie życia, jak ja tak określę życie, że życie się poznaje po owocach i to, co jest życiem, owocuje czymś takim, to jest naprawdę ścisła definicja. Tutaj nie ma zmiły. Oczywiście, i teraz zobaczcie, co jest u nas fatalne. I dzisiaj w Kościele polskim jest po prostu czymś koszmarnym. To jest religia sprowadzona do ideologii, do wyznaczników ideologicznych, rozumiecie? Natomiast kompletnie niewidzenie owoców i brak rozpoznania po owocu. Kompletnie. Ja jestem załamany tym. Patrząc na to, po prostu to jest koszmar. I to dotyczy od najwyższych władz w Kościele do niższych szczebli, po parafiach, po zakonach itd. Jakoś nie widać, że rozpoznają wartość życia duchowego po owocach, tylko się po deklaracjach ideologicznych rozpoznaje. I to są kryteria rozpoznawcze, nasi czy obcy, nie? Wierzący, niewierzący. To nie tak jest w Ewangelii. Kompletnie nie te kryteria i nie ta droga. Na początek to ja chciałem jakby podsumować lekko to, co myśmy tutaj próbowali osiągnąć. Mianowicie przypomnę, że zaczęliśmy od tego, że nie wiem, kim jestem. Nie wiem, kim jestem. Po co jestem, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast Bóg mnie wyposażył przede wszystkim w wolność, rozum, zdolność poznania, komunikacji, wymiany myśli z innymi i tak dalej. Jeszcze umieścił swoje oko w moim sercu, żebym umiał rozpoznać wielkość Jego dzieł. I w związku z tym Bóg mnie właściwie codziennie pyta, czy chcesz żyć. Tak naprawdę o to chodzi cały czas w życiu. I co jest ważne, co dla mnie było takim odkryciem Ameryki, że w życiu chodzi o życie. Nie o porządność, nie o to, żeby być pobożnym, nie o to, żeby osiągnąć szczyty doskonałości. Nie. W życiu chodzi o życie. My mamy w życiu dojść do pełni życia. Przy czym sami do tego nie dojdziemy, ale potrzebna jest pomoc. To jedynie Chrystus nas może w to wprowadzić. Nie? Ale w życiu chodzi o życie. I to jest fundamentalna sprawa. Nie ma życia, nie ma niczego. Może być życie zniszczone i wtedy też jest tragedia. I to wszystko jest bez sensu wtedy. Dalsza rzecz to, że zwracam uwagę na to, że człowiek nie tyle żyje w świecie przedmiotów, ile w świecie sensów. Tego, co spotyka, to zawsze ma jakiś sens, jakieś znaczenie. I ta przestrzeń sensu to jest przestrzeń niewidzialna. Istotą tego prawdziwego życia jest oczywiście miłość, która nie jest widziana bezpośrednio gołym okiem. Poznanie miłości wymaga refleksji, wymaga skojarzenia, zobaczenia faktów, słów, powiązania to z jakąś postawą, czynami i dopiero na podstawie takiego wniknięcia w to widzimy, rozpoznajemy miłość. I to jest najistotniejsze. W każdym razie cały czas jesteśmy w takiej sytuacji, że cokolwiek robimy, gdziekolwiek jesteśmy,
spotykamy się z jakąś sytuacją, jakimś wezwaniem, pojawia się jakiś sens, logos po grecku. I teraz my poprzez odpowiedź na to, co się pojawia, się stajemy. Ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest doskonałą ilustracją. A kto się okazał bliźnim tego człowieka? No ten, który okazał mu miłosierdzie. Dodać by trzeba, a kto się okazał obcym dla tego człowieka? Ten, który się od niego odwrócił i go zostawił. Prosta sprawa. Odpowiedź na tą sytuację, nie było żadnego słowa, nie padło żadne słowo. Ta sytuacja sama niesie w sobie sens. Odpowiedzi na tą sytuację, ja się staję albo bliźnim, albo obcym. Nie mówiąc już o wrogu, czy kimś takim. I też oczywiście się można stać wrogiem. Wtedy nawet. I co jest najważniejsze w życiu? Nawet nie to, co zrobiłem, w sensie faktów, ile to, kim się staje, robiąc to czy tamto. My w życiu właściwie się rodzimy do życia. To tak wygląda, jakby Pan Bóg nas stwarza w dwóch etapach. W pierwszym stwarza nas z niczego, więc jak nie było niczego, to nie było kogo pytać o to, żeby był, czy chce być, czy nie. Ale jak już nas stworzył i dał nam wolność i rozum i tak dalej, to teraz nas pyta. I ten drugi etap stworzenia jest taki, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, interakcyjny. To znaczy Bóg nas wzywa, a my odpowiadamy. I z tej odpowiedzi na Boże wezwanie rodzimy się i stajemy się tym, kim siebie wybieramy, robiąc to czy tamto. To jest według mnie absolutnie fundamentalna sprawa, refleksja, która dopiero daje przystęp do całej refleksji na temat duchowości. Zasadniczo, upraszczając wszystko, można powiedzieć tak, my odpowiadamy na to wezwanie jakby z dwóch źródeł, z dwóch takich, powiedziałbym, punktów, które w nas są. Albo z lęku z jednej strony, a namiętności, pożądania, pragnienia, albo z głębi sumienia i miłosierdzia w nim zawarte. I w zależności od tego, z czego odpowiadamy, rodzimy się albo do swojego ego, albo rodzi się prawdziwe ja, jako autentyczna odpowiedź na Boże wezwanie. Czyli rodzimy się takimi, jakimi Bóg chciał, byśmy byli, według Jego zamysłu. Istotne jest to, że w życiu chodzi o życie, o to, żeby się stawać kimś żywym. Cały cel ostatecznie tego wszystkiego to jest to, abyśmy się rzeczywiście stali dziećmi bożymi, stworzonymi na obraz Boga, autentyczny obraz Boga. I to ten udział naszej woli, naszego wyboru jest tutaj fundamentalny. Bóg nigdy wolności naszej nie łamie. To jest największy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga i Bóg nigdy tego daru nam nie odbiera. Niestety są takie tendencje u ludzi, którzy by chcieli, żeby Pan Bóg to wszystkim sterował i się w ten sposób zwolnili od odpowiedzialności. I też oczywiście pretensje, jak to Pan Bóg tutaj rządzi na świecie, że pozwala na takie zło i na taką, powiedzmy, bezwzględność jakąś, czy brutalność ludzi wobec innych. Jak to Pan Bóg ten świat stworzył, że pozwala na to? Jak stworzył ich wolnymi, pozwolił im powiedzieć nie, no to jest konsekwentne, niestety. I to musi być, tak musi być i tyle. I trzeba sobie na to powiedzieć. W tym się zawiera jakaś niesamowita, powiedziałbym, godność człowieka. Bóg bardzo poważnie nas traktuje. Tak poważnie, że to jest przerażające. Ja się kiedyś przeraziłem właśnie tym doświadczeniem wolności. Przerażony, ale to było jedno z takich ważniejszych doświadczeń duchowych. Przerażony byłem tym, jak Bóg obdarzył mnie wolnością, jak poważnie, tak powiem, traktuje to moją wolność. To jest przerażające, bo w swojej głupocie człowiek może właśnie pójść do piekła, nie? Mówiąc tak wprost. I to jest tak. Teraz potem troszeczkę powiedziałem o tym, w życiu chodzi o życie. Czym jest życie? To jest, można ściśle określić. Prawdziwe życie poznaje się po owocach, to są te same owoce, które są owocami działania Ducha Świętego. List do Galatów, 5 rozdział, tam wiersze 22 i 3. Miłość, radość, pokój, uprzejmość, łagodność, opanowanie, wyrozumiałość. Tam trzeba dodać jeszcze pokorę, przebaczenie, wdzięczność,
wytrwałość. I ta lista mniej więcej byłaby pełna. Ale jednocześnie w tym momencie pojawia się ścisła definicja, znowu mówię, ścisła definicja życia duchowego. Co to jest życie duchowe w rozumieniu chrześcijańskim? To ni mniej, ni więcej, tylko życie w Duchu Świętym. I to jest ścisła definicja. Twierdzę, że to jest ścisła. Nie da się tego podrobić. Oczywiście ścisła w sensie egzystencjalnym, a nie logistycznym, takim po prostu spekulatywno-logistycznym. Spekulatywnie-logistycznie można różne rzeczy robić. I dzisiaj to ludzie pokazują, jak można udowadniać, że czarne jest białe, a białe jest czarne i tak dalej. To ludzie są w stanie to robić, zawracać głowę. W tej materii się tego nie da zrobić. Owoce są jednoznaczne, nie ma zmiły. Więc życie duchowe to w chrześcijańskim rozumieniu, to po prostu życie w Duchu Świętym. Tak naprawdę to trzeba powiedzieć, że to jest definicja życia duchowego w ogóle. No bo to, że ktoś nie jest świadomy, że żyje w Duchu Świętym, to już jest jego, powiedziałbym, problem subiektywny. Natomiast jeżeli tak jest, jak my widzimy, powiedzmy, jak to się objawia przez Biblię i przez naszą wiarę, no to człowiek jest wierzący, niewierzący, tak zwany buddysta, hindus czy ktokolwiek, to jeżeli naprawdę żyje duchowo, to żyje w Duchu Świętym. On tego nie wie, ale tak naprawdę jest. No. Ale to już zostawmy, nie będziemy tu na ten temat dyskutować, bo to nie jest temat. I teraz, kochani, oczywiście, jak kogoś zapytamy, czy chcesz żyć? No oczywiście, że chcesz. Kto nie chce żyć? Kto tu z was nie chce żyć? Wszyscy chcą żyć. No to sprawa jest prosta. Pan Bóg pyta, chcesz żyć? Oczywiście, no. Idziemy do życia. Ale tutaj Ewangelia nam pokazuje, ta scena z tym tak zwanym bogatym młodzieńcem, bo na ile to był młodzieniec, to jest osobna sprawa, nie? Ale bogaty był, no. No przynajmniej tak pisze w Ewangelii. No i co? No on też przybiega, pada przed Panem Jezusem i mówi, nauczycielu dobry, powiedz mi, co ja mam robić, żeby się zbawić, co ja mam robić? No się okazuje, że na końcu, kiedy Pan Jezus mówi, no i sprzedaj wszystko, co posiadasz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. Skończyło się. Skończyło się. To ogromne pragnienie zbawienia. Okazuje się, że w nas są niesamowicie mocne mechanizmy takie, właśnie lękowe. Zwracam uwagę, tam lęk się pojawił, które powodują, albo namiętność też oczywiście. To jest kij i marchewka. Czy zawsze kij jest mocniejszy od marchewki. Zawsze lęk jest mocniejszy od namiętności. I one powodują, że człowiek jakoś jednak łatwo deklaruje, trudniej faktycznie wybiera. Natomiast rozstrzygające są wybory. Nie ten, który mi mówi, panie, panie, tylko ten, który pełni wolę Ojca. I to już jest pewna różnica. Nie? Panie, panie, łatwo mówić. Nie? Natomiast rozstrzygające jest to, co człowiek rzeczywiście, faktycznie wybiera i robi. I to Pan Jezus bardzo wyraźnie w Ewangelii mówi. Człowiek, który słucha Słowa Bożego i wypełnia, można porównać go do tego, który zbudował dom na skalę. Kto słucha i nie wypełnia, zbudował dom na piasku. Nie? I to tak jest. Tak to się dzieje. I teraz w związku właśnie z tym, ja w oparciu trochę o ten rysunek, mówiłem, że są dwa źródła. Z jednej strony lęk, z drugiej strony sumienie, czyli taki głos Boga w nas. Tutaj nawet chyba jest taka książeczka Dar Sumienia. Kiedyś pisałem właśnie na temat sumienia taką książeczkę. I teraz w zależności od tego, na co człowiek, z czego jakby odpowiada, rodzi się do życia albo do pseudo-życia, czyli do śmierci de facto. Przy okazji tutaj powiem, że w Biblii śmierć to nie jest unicestwienie. Śmierć w biblijnym rozumieniu to jest istnienie w odcięciu od Boga, który jest źródłem życia. Jest taki opis Szeolu jest bardzo ładny w trzecim rozdziale Księgi Hioba. Ktoś tam zobaczy to. Hiob tam sobie marzy o tym byciu w Szeolu przy tym swoim cierpieniu. I tam właśnie opisuje ten Szeol. Ale wracając do tego wyboru. Otóż, kochani, teraz muszę jeszcze jakiś mały ekskurs zrobić związany z podstawowym znowu faktem egzystencjalnym w nas. Mianowicie, i to trzeba sobie z tego dobrze zdać sprawę, to jest bardzo ważna prawda,
Mianowicie myśli, które się pojawiają w nas, one na nas przychodzą. One nie są nasze. Tischner bardzo ładnie powiedział, ktoś mi myśli. Ktoś mi myśli. Myśli na nas przychodzą. My je nie produkujemy sami z siebie. Możemy je prowokować, możemy je jakoś tak przygotowywać, żeby tego rodzaju myśli przychodziły. Owszem, ale generalnie rzecz biorąc, zasadniczo jest tak, że myśli przychodzą na nas. Stają się nasze w momencie, kiedy je za swoje przyjmujemy. Mówiąc psychologicznie, kiedy je kupujemy. Wtedy się stają nasze. I w związku z tym, na przykład, kiedy mamy pokusy, a pokusy na pewno nie są, że tak powiem, rzeczami, które myśmy sami z siebie, z własnej woli wymyślili, bo na tym polega pokusa, że ona jest natrętna i się narzuca, a my tego nie chcemy, a ona jednak się narzuca. I to najlepiej wtedy przy pokusie widać, jak ta myśl nie jest moja, tylko ona na mnie przychodzi. Analiza powie, że to z podświadomości. A co to jest podświadomość? No jakiś taki worek bliżej nieokreślony. Mnisi z Ewagriuszem z Pontu mówili wprost. To złe duchy nam te myśli posuwają. I w tym momencie określenie zły duch albo podświadomość od strony ściśle takiej metodologicznej, naukowej są równie uprawnione. Jeżeli nie definiujemy, co to jest podświadomość i nie definiujemy, co to jest duch, to jak to się nazywa, to jest sprawa obojętna. Natomiast zły duch ma o tyle lepsze, że tak powiem, zastosowanie, że w tym doświadczeniu myśli przychodzących jest właśnie taka natrętność, narzucanie. Jeżeli mówimy o podświadomości jakiejś, nie, to jest taki nieokreślony worek i ta natrętność może być trochę tak jak w kotle, który się gotuje i ta para tam podnosi przekrywkę i bucha, nie? Coś w tym rodzaju. No, ale wydaje mi się, że lepiej jednak to wyraża to doświadczenie tych myśli, które przychodzą na nas, pojęcie złego ducha. I teraz, ale to nie tylko złe myśli przychodzą. Przychodzą także wezwania od Ducha Świętego. I generalnie rzecz biorąc, kochani, trzeba powiedzieć tak, u podstaw tych naszych reakcji stoi albo tutaj zły duch, albo tak naprawdę, kochani, Duch Święty. Nie? Duch Święty czy natchnienie od Boga. Ktoś mi myśli, ktoś mi podsuwa myśli. I cała sztuka życia duchowego polega na tym, żeby umieć rozróżnić, skąd pochodzą te myśli, zobaczyć, czy są dobre, czy złe, i wybrać to, co dobre, odrzucić to, co złe. Na tym polega istota życia duchowego. I to doskonale sobie zdawali sprawę z tego mnisi i mówili, że życie duchowe polega na nieustannej walce z myślami. To jest oczywiście też trochę nie z myśleniem, tylko z myślami. Po grecku logizmoi. Mogą być dobre, mogą być złe. Ale oczywiście problemem dla mnichów są złe myśli. Dobre myśli trzeba po prostu wziąć i zastosować. Prosta sprawa. Natomiast problemem są złe myśli, które nas prowadzą na manowce. Prowadzą nas dość ku śmierci. I często właściwie, jak się już mówi o logizmoi, myśli się o myślach namiętnych, właśnie tych złych myślach. I właściwie się je często upraszcza do tego poziomu, do tych złych myśli, myśli namiętnych. I teraz Ewagriusz z Pontu mówi tak, że te złe myśli są bardzo różne. To jest cały świat tych różnych myśli. Natomiast można zasadniczo w nich je zredukować do 8 podstawowych, fundamentalnych, których reszta jest jakąś kompilacją, jakimś, powiedzmy, no, jakimś złożeniem i tak dalej. 8 złych myśli. Może teraz tutaj przy okazji powiem, co się stało z tą nauką Ewagriusza z Pontu. Otóż ta nauka Ewagriusza z Pontu o 8 duchach złych została historycznie potem przerobiona. Kasjan o niej wspomina w rozmowach. Potem Grzegorz Wielki w Moraliach, czyli w komentarzu do Księgi Hioba. I właściwie potem w średniowieczu ona została sprowadzona do nauki o 7 grzechach głównych. Ta ewolucja nauki o 8 duchach zła do 7 grzechów głównych pokazuje jednocześnie to, co się stało w duchowości Zachodu. Fatalna sprawa. Duchowość została sprowadzona do moralności. I nauka o 7 grzechach zła jest takim uproszczeniem, jednocześnie bym powiedział jednak
no, wypaczeniem tej nauki o Ewagriusza z Pontu. W życiu duchowym chodzi o coś więcej, nie tylko o moralność. Nie można życia duchowego sprowadzić do moralności. To jest wymiar egzystencjalny. I w nauce o siedmiu grzechach głównych znowu troska jest na tym, żeby nie zgrzeszyć. Natomiast, tak jak ja tu mówię, najważniejsze jest nie to, żeby nie zgrzeszyć, tylko żeby się stać dzieckiem Bożym, żeby się rzeczywiście urodzić jako dziecko Boże. Jest takie powiedzenie, które mówi, że kiedy Bóg sobie nie daje rady z człowiekiem, to dopuszcza grzech. Bywa tak, że grzech może być narzędziem akurat otrzeźwienia, jakimś wstrząsem dla człowieka. Szczególnie dla człowieka, który mniema, że jest dobry. Ja takie przykłady mogę podać z życia, że dopiero jak człowiek upadł, obudził się i stał się osobą duchową. Wcześniej był właśnie takim faryzeuszem, który dziękował Bogu, że jest taki wspaniały. I to myślę, że z doświadczeniu wielu ludzi, którzy jakoś tam idą drogą duchową. Ale ta nauka o ośmiu duchach zła, ja myślę, że to by trzeba ewentualnie później. Natomiast w Biblii mamy wyraźną naukę o tym, co nazywa się w teologii grzechem pierworodnym, a lepiej określiwszy to tajemnicą nieprawości w nas. Najlepiej na ten temat pisze święty Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale. I to jest, kochani, prawda absolutnie fundamentalna i jeżeli sobie z tej prawdy nie zdajemy sprawy, nie w sensie nawet ogólnym, że coś takiego jest, tylko w tym, że to jest w nas samych, w naszym sercu. Jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy, to my do niczego nie dojdziemy. My musimy to wiedzieć. Naprawdę wiedzieć. To jest, na przykład widzicie to, co się w Europie dzieje od oświecenia. To jest wynik zapoznania tajemnicy grzechu pierworodnego. To jest, upraszczając to, co się dzieje, to jest wynik czegoś takiego. Przypomnę, że tam wtedy w oświeceniu ta koncepcja Rousseau, człowiek tabula rasa, czysta tablica, dopiero wtedy się zapisuje stopniowo i w zależności od tego, jak społeczeństwo tam człowieka kształtuje warunki, to tak robi się, staje się dobre albo złe. Nie? Oczywiście jest wpływ społeczeństwa i wychowania i tak dalej na to, co się w człowieku dzieje. Ale człowiek, tak to Tischner mówi, rodzi się jak chaos, z chaosu, pełen takiej energii, która nie zawsze jest dobra. Tak, dzieci się, powiedzmy, tam jeden drugiego tłucze, nikt nie pokazywał, że drugiego trzeba tam uderzyć, wyrwać mu coś i tak dalej. One to same robią, spontanicznie z siebie. Nie? Maltretują zwierzęta i patrzą, co się będzie działo. Moje nie dam i tak dalej. To nikt tego nie uczy, one to doskonale wiedzą. Znaczy, to pokazuje, że to nieuporządkowanie nie wynika po prostu z wychowania, ale jest już taki chaos. Ta tajemnica nieprawości działa od samego początku. I zapoznanie tej tajemnicy jest grzechem śmiertelnym dla człowieka i dla całej cywilizacji, które obecnie obserwujemy u nas. Komunizm to była jedno wielkie marzenie o wspaniałym społeczeństwie z zapoznaniem właśnie tajemnicy nieprawości. A na tej tajemnicy wszyscy się przewracali od początku do końca. I to jest żelazne prawo życia człowieka, to kim człowiek jest. Jeżeli człowiek sobie z tego nie zdaje sprawy, to jest po prostu głupi. Jesteśmy genialnymi oszustami siebie samych, to musimy pamiętać. To jest po prostu mistrzostwo świata. Nikt nas tak nie oszukuje, jak my sami siebie. I to właśnie wynika z tej tajemnicy nieprawości. Tutaj trzeba było przeczytać właśnie ten 7 rozdział świętego Pawła. Ja może tylko przeczytam tą drugą połowę tego, bo tam jest jakby taki wniosek już świętego Pawła z tej refleksji. To trzeba sobie po prostu naprawdę zanalizować. Oczywiście można też czytać tą opowieść biblijną o grzechu pierworodnym, znaczy o grzechu rajskim. To też jest obrazem tego grzechu pierworodnego, ale jakby tam nie jest o tym mechanizmie samym. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym
przyznaję prawu, że jest dobrem, a zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Umysłem, znaczy duchem, bo tam jest użyty nus oczywiście. I to właściwie się rozumie w ten sposób. To jest, z tego trzeba sobie po prostu bardzo mocno zdawać sprawę, że w nas właśnie nurtuje cały czas ta tajemnica nieprawości, która nas zniewala. I w tym kontekście chciałem dwa słowa na temat tej walki duchowej. Znowu to jest oczywiście, ja tutaj znowu upraszczam i tylko mówię takie najważniejsze rzeczy. Jak odróżnić te dwie rzeczywistości? Duch Święty, w gruncie rzeczy Pan Bóg, nam coś podpowiada. I ten głos Boga można przyrównać, powiedziałbym, do tego, jak funkcjonuje prawda. Prawda jest taka, jaka jest. Prawda nie krzyczy, nie udowadnia siebie, nie wchodzi w polemikę, w jakieś dyskusje, argumentowanie. Ona po prostu jest. I to, czy to jest prawda, czy nie, okazuje się po tym, jak człowiek coś robi. Albo idzie za tą prawdą i ma właściwy efekt, albo nie. Oczywiście my znowu tutaj trzeba powiedzieć, co to jest prawda. To jest znowu ekskluz, musiał być następny wykład cały. Powiem tylko krótko. Są dwa niesprowadzalne do siebie pojęcia prawdy. My najczęściej myślimy o prawdzie w sensie intelektualnym. To, co klasyczna definicja prawdy mówi, że prawda to zgodność myśli z rzeczywistością. Wtedy mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami. Jedną, która jest, to są nasze myśli, a druga to jest to, co nazywamy rzeczywistością. I teraz harmonia między tym a tym jest prawdą. No ale oczywiście, co to jest ta harmonia i co to jest cała dyskusja. Niemniej ważne jest to, i myślę, że tutaj to najlepiej ilustruje taki obraz. Metaforą tej prawdy jest światło. Nie ma światła, nic nie widzę. To jest takie doświadczenie, jak na przykład w kopalni Bielice byście byli, nagle przewodnik wyłącza światło. Jest takie ciemno, że nic nie widać kompletnie. To człowiek nie może ani kroku zrobić, bo nie wie, gdzie jest i na co wdepnie, albo czy nie wpadnie w przepaść. Nie? W ogóle sparaliżowany, nie wie nic. Nagle się pojawia światło, człowiek widzi i może się poruszać, bo zaczyna widzieć to, co jest na zewnątrz. To jest metafora światła. Ja dopiero wtedy widzę, co jest na zewnątrz, mogę się w tej przestrzeni poruszać. Ta prawda w metaforze świata, ona funkcjonuje w nauce. Jest teoria i jest rzeczywistość. I teraz eksperyment polega na tym, że się zestawia, czy ta teoria odpowiada tej rzeczywistości w jakiś sposób adekwatny. No oczywiście zawsze to jest jakimś tam przybliżeniem i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc się porównuje te dwie rzeczywistości. Natomiast, kochani, w Biblii oczywiście ta prawda w sensie metafory światła istnieje, ale ważniejsza jest i bardziej podstawowa prawda w metaforze skały. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Prawda czy nieprawda? Prawda czy nieprawda? Zobaczyć się tego nie da. Nie ma takich możliwości. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że cię nie opuszczę do śmierci. Prawda czy nieprawda? Ale na prawdzie tych słów wisi całe życie i całe szczęście tych ludzi. Jak to jest prawda, to są szczęśliwi. Jak nie, to jest dramat albo tragedia. Ta prawda, kochani, jest niesprowadzalna do prawdy światu. No, przy ślubie możemy podłączyć wariograf do... Ale co jest jeszcze gorsze w tym wszystkim? Jak my to tak zrobimy, to co robimy?
zabijamy tą prawdę. Rozumiecie? Bo ta prawda żyje dynamiką nadziei i ufności. Stąd apologetyka chrześcijańska, która chce udowodnić, że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, Mesjaszem i tak dalej, tak naprawdę chciała utrupić teologię w istocie. Bo to jest dynamika życia, ufności i tak dalej. I wiara jest wiarą, a nie jest wiedzą. I definicję wiary, tak mnie jeszcze w szkole podstawowej uczyli, jest po prostu w pewnym nieporozumieniem, w pewnym sensie. Dlatego, że w tym ukryte jest takie myślenie, że wiara to zastępnik wiedzy. To nie jest tak. To jest... my żyjemy w jakimś takim zakompleksieniu wobec naukowości, wobec tej prawdy, która jest światłem. Całe oświetlenie taką fascynacją tym żyje. I to jest nieważne, wiecie, że już podano ileś tam tez naukowych, pewnych naukowych, które dzisiaj są głupotą totalną. Jak popatrzymy na tą prawdę naukową w XIX wieku, to jest pusty śmiech. Te pewności, które były wtedy pewnościami, dzisiaj widzimy, że to jest po prostu kabaret, no, tak naprawdę. Ale to nikomu nie przeszkadza, żeby dzisiaj znowu tą papkę naukową połykać jak coś absolutnie pewnego, aby to był sam Pan Bóg, albo jeszcze lepiej. Bo Pan Bóg też musi ewentualnie się dostosować do tej prawdy naukowej. Także po prostu to jest po prostu, kochani, no naprawdę kabaret. I to już nie chodzi o to, wiecie, bo ja rozumiem, że za pierwszym razem fascynacja, wreszcie tak Newton odkrył prawa mechaniki, no i ludzie zobaczyli, no że no wreszcie wiemy, jak to wszystko funkcjonuje. Potem trzeba było jeszcze Einsteina i takich innych ludzi, powiedzmy, żeby pokazać, że jednak to trochę inaczej wygląda i tak dalej. Natomiast no wtedy ta pierwsza fascynacja mogła taka być, że wreszcie tutaj powiedzmy nie będziemy tam teologizować, tam jakieś tam robić takie rzeczy, tylko po prostu wiemy. No ale jak są już te doświadczenia następne i pokazuje, że to co my wiemy, to się okazuje, to są mniemania tylko, to są uproszczenia, w związku z tym ta wiedza, do tej wiedzy trzeba podejść z rezerwą, nie? Spokojnie. Mało tego, jak się zmienia teoria, to się zmienia obraz całego świata przy okazji, nie? No to po prostu taka refleksja wystarczy na to, żeby, no, powiedzmy, do tego podejść technicznie, no, tak bym powiedział. Bo to niewątpliwie jest coś wspaniałego i dobrego, ale nie przesadzajmy. To życia nie daje. Gdyby człowiek zdobył tą wiedzę całą, odkrył jeszcze tą unitarną teorię pola i już wie, jak ten świat wygląda i co? Powiedzieć samochodem, rozwali się na drzewie i po zawodach. Szczęścia mu to nie dało, życia nie dało. Mało tego, kochani, wracając do prawdy o metaforze skały. Proszę kawałek chleba, nie? Pochenek chleba. Okej, pani daje. Chleb czy nie chleb? Masło czy nie masło? Mleko czy nie mleko? Ile masła jest w maśle, ile mleka w mleku, ile mięsa w mięśni? Dzisiaj to nie są banalne pytania. Za moich czasów, rozumiecie, tacy, którzy takie mięso sprzedawali, siedzieli w więzieniu. Znam to z autopsji, autentycznie. Ja to namacalnie widziałem. To. Dzisiaj sprzedaje się i wszyscy są zadowoleni. I teraz zauważcie, kochani. Okej, kto z nas jest w stanie sprawdzić, czy w tym nie ma jakiejś trucizny? A co chwilę jest afera tam, że jakieś bakterie, jakieś tam inne dziadostwa gdzieś tam w jakichś lodach, w jakichś innych takich rzeczach po prostu jest i nagle po prostu afera, czy w jajkach tam. I teraz to trzeba posprzątać i w ogóle tam ludzie chorzy, ktoś może jeszcze umrzeć i tak dalej. Więc jakie mam pewność? Ja mogę tylko wierzyć, co to polecę do laboratorium. No dobrze, no ale czy oni mi to sprawdzą autentycznie? Czy to po prostu, rozumiecie, wezmę pieniądze za badanie chleba, nie? I w ogóle sobie po prostu będą ze mnie ksipili, nie? No dobrze, dobrze, biorę ten chleb, niech będzie. Wyciągam pieniądze, banknot daję pani. Prawdziwy czy nieprawdziwy? Więc bierzemy, badamy tam jakieś światełko, tak, aha, autentycznie, dobrze, okej, okay, no dobra. No dobrze, ale czy w banku są te pieniądze, wiecie? Bo to jest tylko, to jest bilet Narodowego Banku, czy jak to tam się, kiedy się nazywało bilet. I co się okazuje? Że wcale tam nie ma tych pieniędzy, które tutaj są napisane. Dzisiaj to już jest powszechne, to jest bańka taka. I wszystko wisi na zaufaniu. Wszyscy wierzymy, że oni mają pieniądze, chociaż wiemy, że nie mają pieniędzy, rozumiecie? I wszyscy żyjemy tym złudzeniem, że te pieniądze, które są wirtualne, one jakoś tam gdzieś tam pasują. I w pewnym momencie, jak to, że tak powiem, pęknie ta bańka, to będzie takie bum.
Nie? Już było taka przygrywka w 2008 roku. Nie? Wszystko wisi na zaufaniu, czyli na prawdzie. Mało tego, dzisiaj macie taką sytuację, że prawdy naukowe w dziedzinie na przykład fizyki, już ścisła absolutna nauka, nikt z nas nie jest w stanie sprawdzić, nawet po fizyce, ja jestem po fizyce akurat, nie jest w stanie sprawdzić, czy ta teoria, czy te, na przykład jest teraz ta cała problem na przykład teorii strun, nie? Od 30 kilku lat ta teoria jest taka nadymana. Profesor Staruszkiewicz mówi, że to jest tylko jeden wielki skok na kasę, nic więcej. Pizz i fotomontaż. A niektórzy bardzo nobilitowani ludzie na świecie twierdzą, mamy potwierdzenie. I teraz bądź mądry, pisz wiersze, nie? Tu jest profesor, jeden mówi tak, drugi tak, proszę sobie wybrać. Ale z prawdą w metaforze światła nie ma sobie proszę wybrać, tylko jest tak albo inaczej, no nie ma innej możliwości. Albo jest potwierdzone, albo nie jest potwierdzone. I my dzisiaj tą prawdę, która jest prawdą, tak na przykład o finansach, prawda, czy właśnie ta tych do, związanych z prawami przyrody, to są ściśle związane z prawdą w metaforze świata i tak mamy za pośrednictwem prawdy w metaforze skały. Musimy komuś uwierzyć, że on mówi prawdę, że wie, co mówi i mówi rzetelną prawdę. Natomiast jak to jest tą prawdą u naukowców, no to wystarczy farmakologów czy jakichś innych takich wziąć i wiemy, że to jest często pizz i fotomontaż. Oszustwo jedno, nie? I też to wiemy dzisiaj. I zresztą dzisiaj etos naukowców spadł na w ogóle z dramat. Nie? Już nie mówię o humanistach, nie po prostu. Ale nawet ścisłe przedmioty, które absolutnie żyją tą prawdą metaforą. Także zauważcie, ja zwracam uwagę. Całe społeczeństwo żyje w oparciu o prawdę metaforze skały, o której się praktycznie nic nie mówi. Cały czas, jak się mówi prawda, się kojarzy z metaforą światła i tu dyskutujemy tam i tak dalej, i tak dalej. Bzdurę na resora. W ogóle nie ma sensu. Oczywiście ona jest potrzebna i trzeba też być przytomnym, chodząc po świecie, żeby się nie potknąć na przykład i tak dalej, ale trzeba wiedzieć, że to, co się przekłada bezpośrednio na życie, to jest prawda w metaforze skały. Prawda w metaforze skały. I teraz w tym kontekście trzeba widzieć, że w tym rozróżnieniu dobra i zła, prawdy i fałszu, to mówimy przede wszystkim o prawdzie w metaforze skały, a nie światła. I w związku z tym rozpoznanie jest po owocach, a nie po widzeniu. Bo można mieć tylko widzimisię i nic więcej. To się po owocach poznaje, a nie... W życiu chodzi o życie. Życie się poznaje po owocach, a nie po widzimisiu. Jakichś ideologiach czy jakichś innych rzeczach, gdzie ludzie sobie wmawiają, że są szczęśliwi. No i to jest też jakaś jedna wielka bzdura. A to, czy są szczęśliwi, czy nie, widać po owocach. Jak są wściekli na siebie, to szczęśliwi nie są, choćby mówili, że są szczęśliwi. Bzdura. Jest po prostu kłamstwo. Oszukują siebie i innych. Więc musimy wiedzieć, że my jesteśmy w tej przestrzeni. W tym. Stąd Ducha Świętego się poznaje po owocach. I czym się różni sumienia na przykład, bo psychoanaliza, wiecie, odkryła to, co się nazywa superego i te mechanizmy wewnętrzne. I nagle okrzyknęli, no wreszcie żeśmy zrozumieli, co to jest sumienie. Nie? Mówią, sumienie to jest superego. Superego jest dokładnie przeciwieństwem sumienia. Dokładnie. Superego to jest taka struktura nakazowo-zakazowa, która jak czapa jest nad człowiekiem. Nie? To jest taki rodzic, który mówi, nie wolno, dlaczego to robisz, tak nie wolno, a co ludzie powiedzą i tak dalej. Takie gadanie. Zupełnie nie to jest sumienie. Niestety w Kościele także często ludziom się wpycha takie pojęcie sumienia, jak właśnie superego. To jest tragedia, ale tak to zambony leci czasami. Nie? Tym się różni sumienie od superego. Najlepiej to kiedyś mi powiedziała siostra Małgorzata Borkowska. Mówi tak, wiecie, kto to jest ciotka? To jest ta, która siedzi na kanapie i ma za złe. I to jest superego. Siedzi na kanapie i ma za złe. Sumienie, tak Tischner mówi, nie gada, nie narzeka. A co zrobiłeś? A dlaczego zrobiłeś? A jak mogłeś? A co ludzie powiedzą? I tak dalej. To jest stara ciotka właśnie i to jest superego. Sumienie, tak Tischner mówi, milczy.
ale z milczenia sumienia wyrasta albo dobra wiara, albo wina człowieka. I sumienie nie wchodzi w polemikę, nie będzie dyskutować. To jest tak jak prawda. Po prostu jest taka, jaka jest. I koniec. Możesz ją przyjąć albo nie, ale prawda jest taka, jaka jest. Można udawać szczęśliwego, proszę bardzo, bawić się w grę, można, ale konsekwencje tego i tak staną się tragiczne. Nie ma zmiłów, bo życiem rządzą bardzo ścisłe prawa. One są tak ścisłe jak prawa przyrody. Różnica między prawami życia człowieka, egzystencją człowieka, a prawami przyrody, tymi na zewnątrz, jest taka, że tamte działają automatycznie od razu. Te działają, też naprawdę działają automatycznie, tyle, że skutki tego działania często dopiero po jakimś dłuższym czasie się pojawiają. A ponieważ w międzyczasie my robimy jeszcze różnych innych głupstw wiele i jeszcze różne spotkają nas przygody z zewnątrz, to potem się jest trudno zobaczyć powiązanie między przyczyną i skutkiem. Stąd na przykład widzicie, niezmiernie ważne jest doświadczenie ojców pustyni. Dlaczego? Dlatego, że oni de facto stworzyli laboratorium. My jak chcemy poznać prawa przyrody, to robimy laboratorium, odcinamy wszystkie różne wpływy i badamy tylko jakieś zależności jedna od drugiej, wycinając wszystkie inne, żeby zobaczyć, jak to chodzi. Dokładnie oni tak zrobili. Odcięli się od problemu utrzymania siebie, tam jedzenia i tak dalej. Byli ascetami doskonale i w tym życiu, które było niesamowicie uproszczone, laboratoryjne bym powiedział, wyszły na jaw te podstawowe, fundamentalne dynamizmy w życiu. I oni to potrafili zobaczyć. Stąd to doświadczenie tych mnichów jest niesamowicie ważne. No i stąd na przykład ta nauka Ewagriusza z Pontu też nie jest banalną nauką. Myśmy wydali pisma ascetyczne Ewagriusza z Pontu, jeszcze za moich czasów, bo ja prowadziłem wydawnictwo wtedy. No to wiecie, wiem tylko reakcję psychologów, którym szczęka opada. Mówi, to ten facet żył w IV wieku i to wiedział, a my to dopiero dzisiaj dochodzimy do tego. No ten facet to wiedział po prostu. I to wiedział lepiej niż oni, bo on to doświadczył, a oni dochodzą intelektualnie i też nie wiadomo, co z tego wynika. On to dowiedział, po prostu wiedział, bo doświadczył. I teraz sumienie nie gada. Wezwanie sumienia szanuje wolność człowieka. Ta stara ciotka, czyli to superego, nie szanuje wolności człowieka. Działa na przymus, tłami się. I najlepiej znowu to poznać po owocach. Jeżeli człowiek, weźmy tą przypowieść nawet z Ewangelii o tych dwóch synach. Nie? Ojciec mówi jednemu, idź w pole, pracuj. Już idę ojcze, ale nie poszedł. Mówi do drugiego, nie pójdę, ale potem się przełamał, poszedł. I jaka była reakcja jednego i drugiego potem, nie? Jak sobie można wyobrazić. Ten, który nie chciał pójść, ale się przełamał, właśnie sumienie jakoś go ruszyło, nie? Poszedł. Jakie było jego potem odczucie? To z naszego doświadczenia wiemy. Chociaż zrobił coś, czego nie chciał, ten głos sumienia jest jakby właśnie z zewnątrz, to nie jest moje, nie jest moim chciejstwem, z czymś niezależnym od tym. Nie? Robię to, co mi ono mówi, poddaję się, przegrywam z tym sumieniem, ale co na końcu jest? Poczucie, że zrobiłem to, co trzeba było zrobić. Czyli poczucie bycia sobą. Cwaniactwo kolei zawsze będzie taki, potem laluś taki, który będzie musiał, który, wiesz, no tatusiu, no nie mogłem, bo tu to się stało, tamto. I zaczynał kombinować, kłamać i taki po prostu nie wiadomo pajac. No. Nie jest tym, kim jest. Rozumiecie? Jak człowiek działa zgodnie z sumieniem, choćby nie wiem, jak się kłócił z tym sumieniem i potem jakby przegrywa ze sumieniem, tak naprawdę wygrywa siebie i ma doświadczenie zrealizowania tego, co trzeba było zrobić. Natomiast w przypadku superego jest niesmak. Czuje się zniewolony, zmuszony, taki karzeł, który robi coś, bo się przestraszył, bo co inni powiedzą, bo musi i tak dalej. To jest, tak można to zobaczyć. Nie? I to jest natrętne. To nie jest natrętne. Bóg przemawia raz, dwa, ale nie jest taką natrętną starą ciotką, która ma za złe ciągle. To nie jest tak, to nie jest Pan Bóg, absolutnie. To jest taki, przepraszam, takim szalonym skrócie jakby rozróżnienie. Ale ponieważ właśnie to sumienie milczy, a nie gada, dlatego jak się mówi o logizmoi, to się najczęściej właśnie upraszcza je do
do myśli namiętnej, do tej starej ciotki, która ma za złe. Zwracam jednocześnie uwagę, że to uproszczenie, jakie nastąpiło właściwie, można powiedzieć, w średniowieczu, sprowadzenie życia duchowego do moralności jest no niestety fatalne w skutkach. Ja zwracam uwagę na to, że Pan Jezus to podejście takie moralizujące, jakie jest u faryzeuszy, bardzo mocno krytykował. Wobec nikogo nie użył tak mocnych słów, jak wobec właśnie tych ludzi. A Kościół wszedł według mnie w ten sposób myślenia. Otóż Ewagrius Pontu, można się domyśleć, on oparł to myślenie, wychodząc od tej sceny kuszenia Pana Jezusa na pustyni. To jest czwarty rozdział, są dwie relacje o tym, u Mateusza i u Łukasza. W obu przypadkach początek czwartego rozdziału. Ja to wezmę i przeczytam w relacji Łukasza, dlatego że powiem dlaczego. Tam jest różnica między tymi relacjami. Zasadniczo sprowadza się zasadnicza różnica na przestawieniu drugiej i trzeciej pokusy. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła. To się dzieje zaraz po chrzcie. Pamiętamy tutaj, żeby kontekst zobaczyć wcześniej. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modli, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Dlaczego czytam ten kontekst? Dlatego, że szatan będzie nawiązywał do tych słów. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, o, widzicie. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Nie chciałbym tutaj robić samej analizy, kochani, tego tekstu trochę, ale pójdę po tej linii, jak to zrobił Ewagriusz. Nie całkiem się z tym zgadzam, ale to jest osobna sprawa. Otóż pokusa pierwsza polega na tym, że żeby Pan Jezus na 40 dni pościł, wiecie, no to na pewno był głodny, no to powiedzmy, uczyń, żeby ten kamień stał się chlebem. I to Ewagriusz Pontu nazywa tą pokusą obżarstwem. Przy czym ja tu od razu zwracam uwagę przy tej pokusie. To na początku mówimy o źródłowych pokusach. To jest pierwsza źródłowa pokusa. Po 40 dniach postu pragnienie zjedzenia czegoś, no w naszej nomenklaturze nazwać obżarstwem jest, powiedzmy, lekką przesadą. Lekką przesadą. Tak, ja pamiętam takie z tych różnych dowcipów, wiecie, księżowskich, to jeden taki mówi tak, no, pyta wikary doświadczonego proboszcza: proszę księdza, jak to jest z tym obżarstwem? Kiedy zaczyna się obżarstwo? Jak jesz. I wkładasz do ust następny kawałek i musisz go pchnąć palcem. Zaczyna się obżarstwo. Więc kochani, ponieważ my raczej mamy tego typu skojarzenia z obżarstwem, więc ja zwracam uwagę na to, że jak Ewagriusz Pontu mówi o obżarstwie, to nie o tym mówi. I tutaj przy okazji zwrócę uwagę na to, bo to się powtarza w innych też. Mianowicie każda z tych pokus źródłowych ma zawsze dwa dynamizmy. Namiętność i lęk. I zawsze lęk jest mocniejszy od namiętności. To trzeba pamiętać. Lęk jest najmocniejszym narzędziem w ręku szatana. Dlatego straszenie ludzi Bogiem czy czymkolwiek innym, czy złymi duchami, jest po prostu głupim działaniem. Duszpasterstwo głupim. Ale wracając do tego. Po 40 dniach postu pojawia się nie chęć najedzenia się w sensie takiego obżarstwa, ile raczej lęk, że jeżeli nie będę dalej jadł, umrę. Po prostu padnę w chorobę, osłabnę tak, że nie będę w stanie już nic zrobić. No są takie przypadki, to u nas jest. To jest mocniejsze. Zawsze jest namiętność, dogadzanie sobie w jedzeniu, a jeszcze kawałek, jest to takie smaczne i tak dalej. To jest namiętność, a z drugiej strony nie będę jadł, no to może zasłabnę, może mi się coś stanie, może zachoruję i tak dalej. Może głowa mnie będzie bolała i tak dalej. To są różne takie rzeczy. Więc to tutaj od tej strony i trzeba powiedzieć, jak to mówi mnich i mówi z doświadczenia mnichów, to raczej mówimy o tej stronie lękowej bardziej niż o tej namiętności. Obżarstwo. Także nie należy tych słów rozumieć tak, jak my je rozumiemy.
bo to będzie potem niepotrzebne. Niedobrze to zrozumiem. Odpowiedź Pana Jezusa: nie samym chlebem żyje człowiek. Aha, jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Zauważmy, że te pokusy same w sobie, treść ich nie jest czymś namawianiem do złego w sensie moralnym. No, Pan Jezus przemienił wodę w wino, co za różnica przemienić kamień w chleb. No. Rozumiecie? No nie ma istotnej różnicy. Samo w sobie to przemienienie kamienia w chleb nie jest niczym gorszym czy lepszym od tego, co się wodę w wino. Natomiast w tym jest jedno ukryte niebezpieczeństwo. Nie samym chlebem żyje człowiek. Właśnie to, co w Ewangelii też te potrzeby ubierania się, jedzenia, okrywania się i tak dalej, generalnie rzecz biorąc zabezpieczenia swojego życia, one nie są złymi troskami. Powiedziałbym, są dobrymi, właściwymi, wynikającymi z odpowiedzialności na przykład rodziców. Nie? Tylko kiedy one funkcjonują same, jakby w oderwaniu od tego, że wszystko, co mamy, jest od Boga, zaczynają, że tak powiem, zasłaniać nam samego Boga. I to się niestety dzieje, to jest najczęstsza rzecz. Ona nie jest moralnie zła w sensie właśnie tego, że człowiek grzeszy, robi coś złego, bo się troszczy o to, co będą mieli jutro do garka włożyć. Nie? Tylko zło polega na tym, że ta troska, większa czy mniejsza, wszystko jedno, ale zasłania nam Boga. I znowu, tu nie jest miara troski, tylko fakt, że ona odrywa mnie od Boga. To samo dotyczy na przykład myśli namiętnych, tych rozproszeń, które mamy podczas modlitwy. No, mogą być obojętne w sensie treści od strony moralnej. To mogą być nawet wspaniałe pomysły, takie powiedziałbym charytatywne, jakieś, nie? Czyli jakieś myśli dobre. One są najbardziej niebezpieczne, nawiasem mówiąc. Ale nie o to chodzi, czy one są moralnie dobre, czy złe, tylko chodzi o to, że nas zamykają w kręgu tych myśli i odcinają od Boga. I tu jest problem. I zauważcie, że to właśnie o to chodzi w tych pokusach. Nie samym chlebem żyje człowiek, a z każdym słowem, które pochodzi z Boga. Więc to jest odpowiedź. Pan Jezus odcina się od tej myśli od razu. Nie ma w ogóle żadnego grzechu. Sama pokusa nie jest grzechem. I teraz następna pokusa. Wówczas wprowadził go na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz, oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, jemu samemu służyć będziesz. Ewangelista Pontu nazywa tą pokusę chciwością. Znowu. Chciwością jest tak, fascynacja posiadaniem, bogactwem, splendorem i tak dalej. A z drugiej strony, tak jak ten tak zwany bogaty młodzieniec, idź sprzedaj wszystko, rozdaj ubogim, potem przyjdź, chodź za mną. Lęk, jak stracę, nie będę niczego miał, jestem wydany na dobrą czy złą wolę innych ludzi. Na to, że mi pomogą. Jak mam pieniądze, najmę sobie pielęgniarkę, będę się mną opiekować, zapłacę. Im lepiej zapłacę, tym mogę mieć lepszą pielęgniarkę. A na duże pieniądze, to pójdę do kliniki, jak się mi coś stanie. Rozumiecie? Jestem zabezpieczony. Nie mam pieniędzy, pojawia się lęk. Właśnie tutaj jest lęk. W tym wypadku nie chodzi o lęk. Oczywiście tylko chodzi o... Zwróćmy uwagę na to, to już jest taki mój komentarz do tego, że Pan Jezus przyszedł na świat po to, aby świat uwolnić, a właściwie... przejąć władzę nad światem, można by tak powiedzieć. To jest mu podawane w sposób, że tak powiem, prosty. No. Czysty gest, oddanie hołdu, czci księciu tego świata. Jest wszystko twoje, masz za darmo, że tak powiem, dostać wszystko. Zresztą takie są zwykle, taka jest linia pokus materialnych. No to macie w reklamach dzisiejszych. Wystarczy tam coś tutaj, kliknąć tu, tam coś, ten. I ty, byle szybko i dzisiaj, bo jutro już nie będzie ważne, i dostaniesz, dobędziesz za małe pieniądze albo w ogóle za nic dostaniesz nie wiadomo co. To są takie pokusy i to jest po tej linii idzie, że człowiek będzie już szczęśliwy, bo coś tam zdobędzie. To są tego typu pokusy, które funkcjonują i są skuteczne, jak widać, no bo cały czas działają. Ale on to nazywa chciwością, akcentuje tutaj to, tą fazę. Ja troszeczkę inaczej to
widzę, ale niezależnie od tego. Chciwość, ona niezależnie od tego, od tej sceny, rzeczywiście to funkcjonuje u ludzi. Za tani gest uzyskać wszystko. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni, rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, znowu ten Syn Boży z Chrztusia, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkażą o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. To jest cytat, kochani, akurat cytat z Psalmu 91. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Też Pan Jezus posługuje się cytatem, akurat z Księgi Powtórzonego Prawa. Zauważmy, że szatan kusi także Słowem Bożym. Cytuję Słowo Boże, także wiecie. I to tutaj Ewagriusz nazywa próżną chwałą. Te trzy pokusy bazują na trzech podstawowych potrzebach życiowych. Żeby jeść, żeby żyć, trzeba jeść. Jednocześnie w tym naszym społecznym takim życiu i tak dalej, trzeba mieć jakieś zabezpieczenie materialne. Dom, mieszkanie, zabezpieczone jakieś tam miejsce w społeczeństwie. Trzeba mieć stałe dochody i tak dalej, żeby utrzymać siebie, rodzinę i tak dalej. To jest podstawowa potrzeba. Trzeba mieć zabezpieczenie. Zawsze człowiek miał i ubranie, i jakieś tam schronienie, szałas, czy jakąś tam jaskinię, czy gdzieś swoje. I taka jakaś. I tam czuł się bezpiecznie. To jest podstawowa potrzeba. Próżna chwała. Mieć godność. Godność to jest podstawowa rzecz, którą człowiek musi mieć. To jest coś podstawowego i koniecznego. Człowiek musi mieć poczucie swojej wartości. Ktoś, kto nie ma poczucia swojej wartości, jest zniszczonym człowiekiem. I zresztą działania na przykład służb specjalnych, jeżeli chcą ludzi złamać, to odbierają mu godność. To jest jedno z fundamentalnych działań. Podcinają godność. Człowiek, kiedy trzyma się swojej godności, się nie ugnie. Jak mu odbiorą godność, właściwie jest, no przepraszam, jest nikim, jest dowolnym narzędziem w ich ręku. Więc ta godność, poczucie godności jest potrzebą fundamentalną. To są wszystkie potrzeby fundamentalne. To nie są rzeczy, które są złe jakby z natury. Tylko znowu jest ta logika, że zatroskanie się o nie nie powoduje zapomnienia jakby tego, co jest. Czemu to wszystko służy, o co w tym wszystkim chodzi, w jakim kierunku w sumie to wszystko zmierza, gdzie idziemy. Nie? I to jest ta pokusa. Tutaj znowu także jest namiętność, tytuły, honory, godności i lęk z kolei, że będę uważany za śmiecia, rozumiecie? Znowu lęk, jest namiętność i lęk, nie? W każdej z tych. To są te trzy. Pan Jezus robi tak. Czas! I koniec. I po zawodach. Sprawa jest załatwiona. To jest pusta strona. Więc pojawia się ta pokusa, odcina to i nie ma sprawy. A Ewagriusz Pontu do tego daje jeszcze czwartą, źródłową, mianowicie nieczystość. Ona jest bardzo mocno powiązana z obżarstwem w tradycji monastycznej. Nieczystość znowu, kochani, jest podstawową potrzebą. Tu nie chodzi o taki wulgarny seks. Ale w ogóle o intymność. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Potrzeba podstawowa. Dwoje będą jednym ciałem. Człowiek się realizuje przez spotkanie z drugim i w pewnej miłości i tak dalej. Nie będę tego tłumaczył. Jest oczywiste. To nie jest coś, co samo w sobie jest złe. Inna rzecz, że u nas w tej naszej tradycji Kościoła doszło do takiego paradoksu. Jak się mówi o grzechach, to się często myśli tutaj o tym. Nie? Ewentualnie o kradzieży jeszcze. Ale przede wszystkim się o seksie myśli. To jest po prostu chore. Jeden z ojców naszych mówi, w kościele panuje obseks. Obseks. Takie po prostu patrzenie przez pryzmat seksu na wszystko. Nie? Są o wiele większe grzechy i tak dalej, o których się w ogóle nie mówi, a są nieporównywanie większymi grzechami niż jakieś seksualne tam grzechy. Ale nieważne. W każdym razie tutaj znowu jest kij i marchewka, to znaczy namiętność i lęk. Nie? Namiętność oczywiście no, to jest oczywista sprawa, natomiast lęk, każdy ma pragnienie właśnie bliskości, realizowania się przez to. Jeżeli nie będzie tego miał, będzie taki pusty. A poza tym jest jeszcze pragnienie, jakby zostawienie po sobie potomstwa, nie? Przekazania coś z siebie
Dzisiaj to może jest trochę mniejsze pragnienie niż kiedyś, ale u Żydów to było bardzo mocne. Tam macie problem Anny na przykład, z Księgi Samuela i tak dalej. I też to samo dotyczyło oczywiście mężczyzn, tylko że akurat jej mąż miał dzieci z tej drugiej żony, ale jak jest jedna żona na przykład, to jest Elżbieta, nie? Miała też taki problem i nagle po prostu się dowiaduje, że Zachariasz, nie, że będzie ojcem. Nie? I to jest jakaś wielka radość, a z drugiej strony niepokój, czy to aby nie jest zwodzenie i tak dalej. To jest cały taki dramat tych ludzi. To pragnienie przekazania czegoś swojego, to zresztą w całej tradycji żydowskiej jest bardzo mocny wątek taki. W każdym razie to są, zwracam uwagę, to są dziedziny, które są w naszym życiu jakimiś fundamentami. One muszą być zabezpieczone, żeby człowiek mógł prawdziwie żyć w godności i tak dalej. Natomiast jednocześnie na tych elementach szatan gra i to nie tak, że namawia człowieka do grzechu wprost. Raczej namawia do tego, żeby zabezpieczył swoje podstawowe potrzeby. Czyli wydaje się nic złego na pierwszy rzut oka. I teraz, kochani, to są te źródłowe. Od tego się zaczyna, przy czym Ewagriusz Pontus zwraca uwagę na obżarstwo, jakby punkt wyjścia. Chciwość, różna chwała, nieczystość. Są te cztery źródłowe pokusy. I teraz co się dzieje? Kiedy człowiek żyje i chce jakoś właśnie w pełni żyć, nie? Potrzebuje tego jeść, potrzebuje coś mieć, posiadać i tak dalej, pragnie miłości, no to próbuje to realizować. No i teraz myśli, że jak to będzie miał, jak coś zje lepsze, czegoś coś lepszego, to będzie szczęśliwy. Oczywiście przyjemność jakaś jest na chwilę i tak dalej, i z każdej z tych rzeczy, że coś nowego kupił, że dostał jakiś dom, samochód kupił, czy coś i tak dalej, wszystko świetnie, jakiś tytuł zdobył, no ale to na chwilę jest zadowolenie, a potem się okazuje, że nadal jest głodny. No chciałby jeszcze więcej. I tak można jeść bez końca. I co? I się dostaje mdłości, czyli mówiąc inaczej frustracji. I tutaj problem polega na tym, że pojawia się taki rodzaj jakby przesytu, który daje frustrację. Okazuje się, że człowiek, mając to wszystko zabezpieczone w dowolnej ilości, ile by chciał, wcale nie jest szczęśliwy. Że nie zrealizował siebie. Nie, że jest, no ciągle mu czegoś brakuje. Nie? To jest realizacja tego, co święty Augustyn pisze w Wyznaniach. Nie? Niespokojne jest moje serce, póki nie spocznie w Tobie. Cały czas niespokojny, cały czas jest niezrealizowany. Coś mu brakuje. Jeżeli człowiek w tym jakby pokłada nadzieję, że jak on coś tam zdobędzie, będzie miał jeszcze dom, będzie miał samochód, będzie miał, to wtedy będzie mógł spokojnie sobie jakoś tam żyć, będzie szczęśliwy z żoną, z dziećmi i tak dalej. Guzik, prawda. Się okazuje, że jeszcze tego brakuje, jeszcze tamtego brakuje i tak dalej. Cały czas goni jak za swoim ogonem. I tutaj się pojawiają dwie myśli namiętne, mianowicie smutek i gniew. Zwracam uwagę na to, kochani, to jest efekt działania. Człowiek idzie za tymi myślami i tu pojawia się smutek i gniew. Smutek i gniew w gruncie rzeczy to jest gniew, tylko ukierunkowany w dwóch stronach. Smutek to jest gniew do środka, czyli wewnętrzny. Gniew przerzuca się na złość taką na zewnątrz. Ale znowu tu muszę powiedzieć o tym, jest tutaj z tymi akurat myślami trzeba odróżnić. Jest smutek dobry i smutek zły. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Pan Jezus mówi o smutku dobrym. Gniew. Pan Jezus spadł w gniew, jak wywalał tych przekupniów ze świątyni. To niewątpliwie się zgniewał. To nie można powiedzieć, że nie. Więc jest smutek i gniew dobry i zły. Przy czym trzeba powiedzieć, że smutek i gniew dobry jest wtedy, kiedy jest reakcją spontaniczną na coś, co jest dla mnie straszne, w sensie, że dzieje się coś złego. To jest tak, jak na przykład ktoś ma w rodzinie umrzeć, to nie jesteśmy smutni. Nie? Widzimy, że cierpi, jesteśmy smutni z tego powodu, że cierpi. Nie dajemy sobie rady z tym jego bólem, cierpieniem i co. I ten smutek dobry jest spontaniczną reakcją na sytuację, która jest dla nas widzieć zła. Nie? Ale ten smutek dobry skłania nas do modlitwy. Do takiego: Boże, pomóż, nie? Boże, daj zdrowie, uratuj i tak dalej. Nie? W gniewie jest podobnie. Nie?
Pamiętamy ten Matatiasz, kiedy tam król kazał składać ofiary tam bożką, nie? I powiedział, że nie, a potem widzi takiego Żyda, który podchodzi i bardzo chętnie złoży. Zawrzał, nie? Nerki mu się poruszyły, zabił tego Żyda i tego królewskiego posłańca. Padł w gniew, słuszny tam pisze, słuszny, Księga Machabejska. Więc to był zły. Też samo Pan Jezus w świątyni wpadł w słuszny gniew. Ale ten gniew słuszny znowu jest spontaniczną reakcją człowieka na coś, co jest oburzające, co jest nie do przyjęcia, ale on jest zawsze krótki. To jest ta sytuacja. Gdyby ta sytuacja się powtarzała, to człowiek, który słusznie się oburzył na to, musi wypracować właściwą reakcję. Matatiasz zaczął walczyć, zwalać i tak dalej. Zorganizował, powiedzmy, partyzantkę i tyle. Zaczął z tym walczyć. Natomiast cały czas, że tak powiem, siedzenie w tym gniewie, to jest też filozofia taka, nie? Zwróćcie uwagę na to, że ludzie bardzo lubią mieć słuszne pretensje do innych. I w ogóle się gorszyć i być oburzeni, jak to tak można w ogóle robić. No w ogóle to jest nie do pojęcia, nie? I tak siedzą w tym zgorszeniu swoim, w tym gniewie właśnie. Siedzą. Dlaczego siedzą? Bo Panie Boże, jak oni są tacy, no to te moje grzechy. To jest zawsze samo usprawiedliwienie. Jest tak obłudne, tak fatalne, że obłuda śmierdzi w tym momencie. W każdym razie to tak jest. I teraz, kochani, to jest ten drugi poziom. To jest pierwszy poziom pokusy. Natomiast to jest, efekt tego jest taki. I wpadnięcie w smutek czy gniew to jest stan egzystencjalny, powiedzmy tak, nie? Człowiek. Jeżeli człowiek oczywiście się obje różnymi rzeczami i ma mdłości, nie? Albo coś wypił za dużo wina i potem ma kaca, no to wiecie, no to jest coś z tego, z takich reakcji. Ale mu ten kac przechodzi i potem mówi, no stary, przeholowałeś, pamiętaj, musisz mieć w miarę jedzenia i tam picia, trzyma się tego, nie ma problemu. Ale jeżeli to jest tak, jak zwykle funkcjonuje, że może trzeba jeszcze coś innego, może inny alkohol, może inne jedzenie i cały czas ta sama logika w kółko, a my jesteśmy tacy skłonni do powtarzania, a może nie, to może zmienimy trochę i zróbmy to od tej strony. I cały czas ta sama logika i człowiek cały czas, powiedzmy, tu ma nadzieję, że wreszcie jak jeszcze to zdobędzie, to już będzie szczęśliwy. Znowu się okazuje, że jeszcze inne rzeczy są do zdobycia i tak dalej. I się zabawi w tą ciuciu babkę cały czas, to w pewnym momencie dochodzi do, powiedziałbym, takiej sytuacji, która przypomina nauk. Na ogół, nie? Alkoholista zapija swój właśnie głód, nie? Alkoholu, to łaknienie, a potem jest ciekły za to, że pije i tak dalej i wpędza się takie koło. To jest choroba. Stan chorobowy po prostu. Jest bezwolnym już potem takim narzędziem. I to jest, kochani, to jest trzeci poziom jakby namiętnych myśli, który Ewagriusz nazywa acedią. Acedia. Acedia jest właśnie takim stanem, powiedziałbym, chorobowym. Właśnie to trzeba widzieć jako chorobę, tak właśnie nauk, która jest taką frustracją, bym powiedział. Tutaj człowiek jest jakby, nie widzi wyjścia i rzuca się albo w taki aktywizm, albo popada w depresję. I to jest taka dwubiegunowa taka choroba, nie? Depresyjno-maniakalna, nie? Ale na poziomie duchowym. Nie? I człowiek nie widzi z tego wyjścia, próbuje się szamotać tu i tam i cały czas się zderza z tą samą rzeczywistością i potem poza tym pozostaje tylko rozpacz. Samobójstwo, rozpacz, takie rzeczy. To już jest w ogóle piekło. Nie? Ale to jest przedsionek piekła, bym powiedział, ta acedia. To jest stan chorobowy. 4, 5, 6, 7, jeszcze 8. Ósmym grzechem na tym samym poziomie jest pycha, która jest wynikiem próżnej chwały, ale też według mnie to jest też stan chorobowy. Próżna chwała się tym różni, powiedziałbym, od pychy, że próżna chwała się pojawia jako sytuacja konkretna, że człowiek zdobędzie ton, to będzie miał uznanie, będzie doceniony i tak dalej, a pycha to jest stan, ja muszę być najlepszy, ja muszę być zawsze na górze i tak dalej. To jest taka stała postawa.
W każdym razie widzicie, to są takie trzy etapy jakby pokusy. Ewagrius Spontu pokazuje dynamizm działania. Punktem wyjścia jest w istocie oderwanie się od Boga, zatroskanie o te rzeczy z nadzieją, że one mi dają realizację siebie, życie prawdziwe, zadowolone szczęście i tak dalej, miłość, realizację siebie ogólnie rzecz biorąc, nie? I okazuje się, że nie, bo życiem rządzą pewne bardzo określone prawa, które jak są niewypełniane, to po prostu prowadzą do smutku, gniewu, ostatecznie do choroby. I to jest przez wieki potem sprowadzono to do siedmiu grzechów głównych. Ta ewolucja przejścia tej nauki Ewagriusza Spontu do siedmiu grzechów pokazuje, ilustruje pewien dramat, który się dokonał u nas na Zachodzie, w naszym Kościele katolickim. Uproszczenie, które jest fatalne w skutkach, bo do dzisiaj to jakoś funkcjonuje i Kościół jakby z tej mentalności nie może wyjść. Natomiast dlatego potem po prostu nie rozróżnia pewnych mechanizmów, które funkcjonują. Natomiast Ewagriusz Spontu pokazuje ten, powiedziałbym, psychologiczny mechanizm działania tego i jakie są efekty i skutki tego. I na przykład zwracam uwagę, że stan acedii, w ogóle przepraszam, to nie są grzechy u Ewagriusza. To nie są grzechy. To, żeby człowiek tutaj właśnie sprawa, by ten kamień stał się chlebem, samo w sobie nie jest pokusą do zła. Co jest złe? Zatroskanie o ten chleb z zapomnieniem o Bogu. Tego w tej pokusie samej nie widać. To trzeba mieć wyczucie. Acedia w ogóle nie jest tak samo jak u nas nauk na przykład. Jeżeli ktoś już jest wpadł w chorobę nałogu, to nałóg jako taki nie jest grzechem. Grzechem jest to, że się doprowadził do nałogu. To tak samo jak ktoś jest chory na raka, no to jest choroba, nie? To nie jest jego grzech, nie? Albo jeżeli jest to choroba psychiczna, nie? I robi czasami głupstwa jakieś, no to też on nie ma pełnej świadomości i tak dalej i jest bezwolny, bo w acedii człowiek jest zniewolony w jakiś sposób, nie? To znaczy nie ma pełnej wolności, pełnej takiej siły duchowej, żeby sobie z tym radzić sobie z tym. Także trudno to mówić o kategoriach grzechu. I w ogóle kategorie grzechu do tego, one nie są adekwatne. W każdym razie to jest pokazanie pewnego dramatu, który się dzieje w ludziach właśnie w momencie, kiedy następuje jakby zapoznanie tego, co najważniejsze. Starajcie się wpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a reszta będzie wam dodana. To są dodatki. I trzeba wiedzieć, że to są dodatki, a nie inaczej. Chociaż te dodatki są bardzo ważne i człowiek powinien być zabezpieczony od tej strony. O to, żeby miał co jeść, gdzieś czym się odziać i tak dalej. To jest bardzo ważne w życiu człowieka, jeżeli tego człowiek nie ma. Zresztą w Starym Testamencie jest taka modlitwa, nie? Boże, chroń mnie od nędzy i od bogactwa. Z jednej i drugiej, bo w nędzy człowiek potem dlatego, żeby coś jeść, zaczyna kraść, nie? I kombinować, to wpycha go właśnie w sytuację grzechu. Natomiast za duże bogactwo go wpycha, wprowadza, no i wtedy on ignoruje Pana Boga i się wydaje mu się, że sam jest Bogiem. Nie? I to jest też fatalna sytuacja. Więc daj mi tyle, ile potrzeba. Chleba powszedniego daj nam. Nic więcej. Nie, wiecie, jakichś nadzwyczajnych rzeczy, tylko to, co jest niezbędne do życia. I tyle. I to jest sytuacja wtedy najlepsza. Bo człowiek jednak pamięta, że to wszystko, co ma, w gruncie rzeczy jest darem. To jest taka sytuacja optymalna. To jest pokazanie tego od strony dynamizmu. Natomiast Ewagriusz Spontu ma, powiedziałbym, taką koncepcję człowieka, której to jeszcze od innej strony przedstawię. Przy czym Ewagriusz Spontu, wbrew temu, co jest, powiedziałbym, biblijną taką koncepcją człowieka, mówi o trzech jakby takich częściach. Mówi nous, czyli duch, psyche, to jest dusza, i soma, ciało. Tyle, że on to tak, powiedziałbym, pisze, że właściwie ja doszedłem do wniosku, że tu nie ma sprzeczności. Mianowicie, kochani, duch, ciało. To jest to podstawowe dwa elementy, powiedziałbym, metafizyczne człowieka. Natomiast to jest nam dane, myśmy się urodzili, w ogóle żeśmy nie wiedzieli, że mamy ciało
Tak, dziecko powoli, jak tam ugryzie się, to widzi, że to jest jednak jego ciało. No to tak to dokładnie jest, wiecie. Ona musi po prostu eksperymentalnie zobaczyć, że to jest jednak jego ciało. I nie gryźć własnego ciała na przykład. Takie pierwsze takie ostrzeżenie się pojawia. Więc po prostu ona odkrywa nawet to, że ma ciało, a ducha odkrywamy z kolei. Przy czym znowu, ciało to nie jest, w Biblii, ja wracam do tego, ciało to nie jestem fizycznie i zmysłowo ja. Też oczywiście to jest element tego ciała, ale ciało to jesteśmy my na ziemi, w świecie, a świat to przede wszystkim relacje między ludźmi. To jest, można powiedzieć, społeczność. I tutaj bycie w tej społeczności. Człowiek nie może żyć poza taką społecznością, jeżeli nie ma, no to po prostu się degraduje. Także to ciało to trzeba widzieć w tym kontekście relacji międzyludzkich. A ducha się poznaje po tym, znaczy każdy musi, no to, że mamy ciało, to widzimy, bo na przykład no to, że się spotykamy, ja coś mówię, wysłuchacie i tak dalej, no to są jakieś takie rzeczy, które widać i z tego coś wynika, nie? Że jednak. Natomiast to, że mamy ducha, z kolei widać po tym, że to jest właśnie to, co święty Augustyn powiedział, że niespokojne jest moje serce, póki nie spocznie w tobie. Że cokolwiek by człowiek na ziemi nie zdobył, wracając do tego pierwszego tam schematu, cokolwiek by nie zdobył, osiągnął w najwyższym stopniu, i tak nie będzie zadowolony. Nie ma takiej możliwości. Jedynie spotkanie z Bogiem może człowieka wypełnić, dać mu pełnię życia. Nie ma innej możliwości po prostu. I teraz my siebie przeżywamy, według powiedziałbym, w duszy. Tak ja to rozumiem, jeżeli chodzi o Zagusza z Pontu. To jest cała sfera przeżywania, doświadczenia, myślenia i tak dalej. I teraz Zagusz z Pontu mówi, że ta dusza ma jakby takie dwie części. Racjonalna i irracjonalna, albo zmysłowa. Zmysłowa. I zauważcie, że to odpowiada duchowi, a to odpowiada ciału. Natomiast ta irracjonalna jeszcze ma takie dwa dynamizmy. To jest pożądliwość i popędliwość. W koncepcji Pana Boga wygląda to w ten sposób. Człowiek jest sobie dany. W ciele i duszy jest zapisane jakby prawo życia. Ale my sobie przeżywamy siebie i dzisiaj mamy taką mentalność demiurgiczną, nie? No to będziemy jak ptaki na przykład. Będziemy szybować przez stwora. Oczywiście jak człowiek umiejętnie, powiedzmy, tam stworzy jakiś tam szybowiec, albo właśnie teraz się już na paralotniach czy jakichś innych tam spadochronach lata, może człowiek to osiągnąć, o ile zachowuje prawa przyrody, nie? We właściwych proporcjach. Też może to robić, samoloty są i tak dalej. Kiedyś człowiek tego nie mógł robić, dzisiaj robi, ale zachowując wszystkie prawa przyrody i tak. Natomiast my mamy takie myślenie, powiedzmy, demiurgiczne, gorzej właśnie w tym kontekście takiego wynoszenia się, pychy na przykład, i to wtedy człowiek by domaga się dla siebie jakiegoś komfortu, niszcząc na przykład, poniżając innych. Jak człowiek będzie poniżał innych, to wcale nie będzie się czuł bardziej godny, tylko będzie się czuł jak po prostu podły człowiek. No. A jak będzie zagłuszał swoje sumienie, że jest po prostu brutalem, to mu to nic nie da, bo cały czas będzie miał frustrację i tak dalej. Także po prostu no nie da się w ten sposób, gnębiąc innych, być szczęśliwy. Nie ma takiej możliwości po prostu. Bo takie jest prawo życia człowieka. No i już. No. Jeżeli kto będzie próbował realizować, to tak czy inaczej trafi ostatecznie do domu wariatów, a chyba, że wcześniej umrze. No innej możliwości nie ma. Więc to jest tutaj zapisane prawo życia, jakby prawa związane właśnie z tą rzeczywistością. Natomiast w duszy to jest to, co człowiek sobie wybiera, myśli, pragnie i tak dalej. To jest wszystko to, co się dzieje. I temu odpowiada właśnie. Teraz w Bożym zamyśle jesteśmy tak wyposażeni. Tutaj jest ten rozum, wola, poznanie, zdolność komunikacji. I teraz człowiek powinien tą częścią racjonalną rozpoznawać, co jest dobre, pożądać to i potem siłą popędu dążyć do tego, nie? No i w ten sposób jakby budować siebie i stawać się tym dzieckiem Bożym. Bardzo dobry pomysł. Póki się człowiek nie przewrócił na grzechu pierworodnym, który polega na tym, że po pierwsze z tym rozeznaniem, rozpoznaniem jest kiepskawo, coraz gorzej, a poza tym zaczyna człowiek pożądać właśnie przez złe rozeznanie coś innego, coś, co nie jest akurat dobre. No i jeszcze pojawiają się różne namiętności, jakieś takie przewrotne i tak dalej. I w tym momencie zaczyna się ten cały mechanizm, o którym tam mówiliśmy. Przede wszystkim oderwanie się, odcięcie się od Boga. Bo ten grzech pierworodny
w opisie rajskim, nie? Jego istota polega na czym? Nie na tym, że człowiek przekroczył zakaz Boży. Zwykle się o tym pisze. To jest już skutek. Istota tego grzechu polega na zwątpieniu w absolutną, bezinteresowną miłość Boga do człowieka. Na pewno nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że jak spożyjecie owoc tego grzechu, to będziecie tak, jak On znali dobro i zło. Czyli będziecie mieli pełną wiedzę, a w tej wiedzy także władzę jakby nad wszystkim. Staniecie się konkurencją dla Boga. I Bóg wie to, dlatego utrzymuje was w stanie takiej podległości dziecięcej wobec Ojca. Proste. I w ten sposób człowiek pomyślał, no to ja sam muszę do siebie dojść, odcinając się od Boga. No to jest potem cały ten mechanizm, o którym żeśmy wcześniej mówili, funkcjonuje jak samograj. I to mniej więcej w ten sposób wygląda ten. Dlatego ta tajemnica grzechu pierworodnego, czy tajemnica nieprawości w nas, jest niezmiernie ważną prawdą w naszym życiu. Jeżeli tego nie rozpoznajemy w sobie, nie że w ogóle istnieje, ale że też to jest mój problem, bez tego rozeznania i uznania tej prawdy, no my nie postąpimy do przodu, nas zje pycha kompletnie. I teraz, kochani, jak to Ewagriusz z Pontu widzi w tym układzie? Więc ta część racjonalna i irracjonalna. Otóż człowiek pożąda i tu są te wszystkie rzeczy związane z pożądaniem. Więc tu jest obżarstwo, nieczystość i chciwość. Mamy trzy podstawowe, źródłowe pokusy. Potem popędliwości, jeżeli my to próbujemy realizować, jakoś to nie idzie, jest smutek i gniew. Tak? I kiedy my się tak bawimy w to i próbujemy na siłę jednak, a jednak może jeszcze raz, a jeszcze raz, a jeszcze przez to, a może przez tamto i tak dalej, bawimy się w ciuciu babkę, pojawia się acedia, która jest właściwie konglomeratem tego i jest syntezą acedia. Mamy sześć podstawowych pierwszych grzechów, tych myśli namiętnych. To w gruncie rzeczy w tej części racjonalnej mają swoje, że tak powiem, umiejscowienie. I teraz, kochani, Ewagriusz Pontu mówi tak. Jeżeli człowiek pokona acedię, to uzyskuje taką małą apateję, takie wyciszenie. Już go żadne tam namiętności pod tytułem obżarstwo, czy nieczystość, czy chciwość nie bierze. Ma dystans do tego świata jakiś. W związku z tym nie ma smutku i ten. Żyje w takiej harmonii. Jest harmonia taka, która jest, daje mu poczucie po prostu no, godności i takiego no, życia. Wspaniale. Ale wtedy dopiero pojawiają się następne myśli namiętne i te są dopiero. To jest właśnie próżna chwała. Otóż oczywiście próżna chwała i pycha jest także na tym etapie, że tak powiem, borykania się z obżarstwem, z nieczystością, chciwością i tak dalej. Też. Ale taka próżna chwała, znaczy czy pycha na tym poziomie jest, powiedzmy sobie, mało ważna. To oczywiście zawsze istnieje, ale to na tym etapie te rzeczy są ważniejsze i bardziej wychodzą na jaw. W momencie, kiedy człowiek osiągnął tą małą apateję, to tu się pojawia właśnie to. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie ta sytuacja tego faryzeusza w świątyni. Boże, dzięki Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdzielcy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Bo, no właśnie, poszczę dwa razy w tygodniu, dziesięcinę składam z tego, co nabywam i tak dalej. Super jest, poprawny, doskonały jest, w ogóle wypełnia wszystkie przykazania, jest bardziej, że tak powiem, ortodoksyjny niż potrzeba, bo ma obowiązek składania dziesięciny z tego, co sprzedają, z tego, co kupuje, bo ten, który sprzedał, może Bogu nie dał, a on na wszelki wypadek Bogu oddaje to, co do niego należy. Czy należy dziesięcina, on to da, bo tamten mógł nie dać, więc zabezpiecza Pana Boga od wszystkich takich. Pościć miał raz w tygodniu, na wszelki wypadek dwa razy w tygodniu pościć. Tak dalej. Jest super, bardziej niż poprawny, niż prawo przewiduje. Nie? No i Pan Jezus wtedy mówi właśnie, to się wywyższa, będzie poniżony. To jest, kochani, próżna chwała w tej sytuacji. Ona jest niesamowicie niebezpieczna. I to jest według mnie ta trzecia pokusa z tego. Wyniósł na narożnik i zobacz. To jest pokusa jakby uzyskania potwierdzenia, że ja jestem jednak kimś wyjątkowym. Lepszejszym niż ci wszyscy inni dookoła. Mądrzejszy niż sam papież. Lepiej rozeznający sprawę niż ktokolwiek inny. W związku z tym załóżmy nasz własny Kościół, ten prawdziwy
rzetelny, chrześcijański kościół wreszcie załóżmy, dobrze? Ile takich filozofów było? Multum. I co chwilę pojawiają się następni. Różna chwała w pełnej jasności. Rozumiecie? To jest, kochani, niesamowicie trudna. Zwracam uwagę, że jak weźmiecie na przykład tych różnych założycieli różnych sekt, bo są też jeszcze cwaniacy, tacy, którzy wykorzystują naiwność ludzką. Ale ja mówię o tych takich, powiedzmy, natchnionych takich proroków religijnych, ale także proroków politycznych na przykład, nie? Też są tacy, bo to też dziedzina polityki też tutaj wchodzi w grę. To ci ludzie najczęściej są ascetami. Koło nich są cwaniaki. Tutaj się pławią w tej dziedzinie. Oni są sługami tamtych, ale ich interesuje tutaj i władza. A tamtych interesuje właśnie udowodnienie światu, że oni są objawieniem prawdziwym świata. Nie? Pycha szatańska, kochani, jest największym grzechem w ogóle. I to jest szatańskie. Natomiast niestety to dotyczy ludzi, którzy zasadniczo opanowali tą dziedzinę. I mają w pewnym sensie, takim po ludzku biorąc, podstawy do tego, żeby uważać, że są lepsi od innych. I tu jest, kochani, straszna pułapka. O ile tutaj ta pycha i próżna chwała jest śmieszna, o tyle tutaj to jest demoniczne, to jest diabelskie. I ostatecznie wychodzi na służbę szatanowi. Tak to wychodzi. To jest demoniczne. Wszyscy ci, powiedzmy, twórcy jakichś sekt i tak dalej, odciągają ludzi od nurtu jakiegoś. Zresztą w wielu przypadkach mają dużo racji, no bo pazerność na pieniądze księży czy na władzę i tak dalej zawsze była w historii aktualna i tak dalej. Można Kościołowi zawsze w ludziach Kościoła dużo zarzucić. Na pewno, nie ma problemu. Zawsze było, jest i będzie. Nie? Natomiast ten moment tego, że ja tu teraz muszę tą odpowiedzialność przejąć, nie? Ja tu teraz zrobię, nie? Ja tu jestem prorokiem pańskim i tak dalej, to jest już demoniczne, tragedia. I mówię, to ma nie tylko wymiar religijny, ale także dotyczy na przykład tych natchnionych polityków bez wskazywania ich. Ale takich było. Stalin na przykład, widzicie, majątku nie zrobił. Hitler chyba też nie, chociaż inni robili. Nie? To były takie typy właśnie demoniczne, a jednocześnie byli niesamowicie zdolni i genialni w pewnym sensie, mówiąc o spryt i taką umiejętność politycznego rozgrywania i tak dalej. I to są zwykle tacy ludzie, którzy się jawią przynajmniej dla niektórych, dla wielu, właśnie jako mistrzowie duchowi, mistrzowie, geniusze myśli czy czegoś tam. Ale jest to demoniczne. To jest tragedia. Oni się mówili, że zawsze jak człowiek z im wyższego pułapu spada, ten upadek jest boleśniejszy, spada poniżej poziomu, z którego wyszedł. No to już jest demoniczne. To jest naprawdę tragiczne. Ja na to zwracam uwagę, bo o tym w ogóle, tak jak widzę, co się dzieje w Kościele, w ogóle jakby nie wiedzieli o tym. A widać to gołym okiem w wielu przypadkach. Gołym okiem widać. To jest tragedia. W ogóle tego się nie widzi. Przynajmniej tak się zachowuje Kościół, jakby tego nie widzi. W wielu przypadkach. To jest takie do przemyślenia. I to jest od strony, powiedziałbym, dynamicznej pokazane, jak to działa i ku czemu to dąży. Właśnie dąży ku temu. Wpadnięcie w tą pychę szatańską. To jest ten kierunek. Na czym polega ta duchowa walka? Mówiłem, że ta duchowa walka polega na walce z myślami, tymi złymi myślami, które przychodzą. Trzeba je umieć rozpoznać, odrzucić, a umieć przyjąć te dobre natchnienia od Ducha Świętego i za nimi pójść. Właśnie na tym polega walka. Tylko jeszcze jedna taka uwaga, powiedziałbym, techniczna. Mianowicie, i to jest szczególnie ważne dla naszej mentalności, gdzie my ciągle myślimy o tym, że właściwie najgorszą rzeczą jest zgrzeszyć. Otóż tak powiedziałem, nie najważniejsze jest to, co człowiek zrobi, nawet jeżeli zgrzeszy. Tylko najważniejsze jest to, co zrobi z tym, co zrobił. To jest według mnie bardzo ważna prawda. I to bardzo dobrze ilustruje ta sytuacja, jaka jest. Kochani, szatan walcząc z nami może wykorzystać praktycznie wszystko. Wszystko wykorzystać do tego, żeby nas zniszczyć. To, że grzech wykorzystuje, to w ogóle nie będę komentował, bo to nie ma sensu, bo to jest oczywiste. Natomiast bardzo niebezpieczne jest to, że wykorzystuje to, co jest dobre w człowieku. I tutaj niestety na ten temat w ogóle się nie mówi, a to jest najbardziej niebezpieczne.
Między innymi dlatego, tak powiedziałem, że największy grzech, jaki człowiek popełniał, to popełnili ludzie pobożni. Oni zabili Syna Bożego jako bluźniercę, skazali na śmierć. Nie ma większego grzechu. Piłat chciał Pana Jezusa uwolnić. On to ze strachu potem zrobił. Oni to zrobili z wyboru własnego, z własnej inicjatywy. I niestety to jest prawda, która jakby jest ignorowana w ogóle w Kościele i nie tylko w Kościele naszym, ale w ogóle chyba w religiach. Ignorowana ta prawda to jest ogromne niebezpieczeństwo. Klasyczną sytuacją jest ten faryzeusz w świątyni, który się modli do Boga, wymieniając wszystkie swoje pozytywne działania. I Pan Jezus nie podważa, że on płaci podatki, znaczy płaci ofiarę za to, co nabył nawet, nie, chociaż miał za tylko za to, co tą dziesięcinę, za to, co sprzedał, że pości więcej niż trzeba, że modli się, że zachowuje przykazania. Pan Jezus tego w ogóle nie podważa. Mówi tylko jedno, nie? To się wywyższa, będzie poniżony. I jego modlitwa nie trafiła do Boga. Dlaczego? Bo nie było w tej modlitwie pokory. Było wynoszenie się. I to jest właśnie to, co ja wam mówiłem o tym duchu próżnej chwały. Właśnie duch próżnej chwały jest, ta próżna chwała jest czymś, co kasuje wszystkie zasługi człowieka. I choćby człowiek był największym ascetą, choćby osiągnął najwyższe stopnie mistyki, wpadł w próżną chwałę, jest posprzątane. Dlatego to, co tutaj mówiłem o tych 8 duchach dna, właśnie zła i o tej strukturze, że można uzyskać pewien stan, który my nazwiemy świętością, bo ten człowiek jest rzeczywiście moralny, dobry, modlący się, wyciszony, taki powiedzmy, właśnie asceta jakiś wspaniały, jaśniejący wobec na tle tej sytuacji miernoty wszystkich innych, to w ogóle święty człowiek, nie? No ale wpada w próżną chwałę, staje się mistrzem guru, wpada w demonizm, w demoniczną pułapkę. Także o tym się niestety nie mówi, ale to jest. Natomiast są dwie rzeczy, którymi szatan będzie zawsze walczył i nigdy ich nie może wykorzystać. I zawsze będzie z tym walczył. To jest autentyczna więź z Bogiem i autentyczna miłość, jedność między ludźmi. Te dwie rzeczy będą zawsze zwalczane. I zauważcie, to można zobaczyć, że istota walki właśnie na tym polega, że on z tym walczy, tylko z tym walczy. Resztę to możecie być bardzo pobożni, możecie być bardzo miłosierni, tam akcje charytatywne robić, pielgrzymki chcecie. Proszę bardzo, bardzo dobrze, pod jednym warunkiem, że buduje to waszą pychę. I już. Proszę bardzo, z przyklaskiem nawet. Naprawdę. Natomiast kiedy chcemy się pomodlić autentycznie, nie odmawiać pacierze i, że tak powiem, nakręcać te różne modlitwy, litanie i takie inne rzeczy, ale żeśmy się namodlili, nie? Ale żeśmy. Możecie tak się, proszę bardzo, nie ma problemu. Natomiast jeżeli człowiek chce stanąć autentycznie przed Bogiem, się wyciszyć, być, co się dzieje? Kalejdoskop w głowie, cały czas. I co jest charakterystyczne, jest to te myśli, które przychodzą na człowieka, te różne wspomnienia, wyobrażenia, pragnienia, lęki, obawy, a czy gaz wyłączyłem, czy nie wyłączyłem, czy nie trzeba tam akurat iść. Mnóstwo, tysiące różnych problemów, akurat z przeszkód, które akurat mi nie pozwalają stanąć przed nim, bo właśnie jest bardzo pilne to czy tamto. Nie. Jest mnóstwo tego. Mało tego, to jest natarczywe, takie namolne, a z drugiej strony widać, jak ten mechanizm rodzenia się tych różnych myśli, uczuć, właśnie wyobrażeń, pragnień i tak dalej, jest mocny u nas i on jest, i to coraz to nowe myśli przychodzą i częstość, z jaką nowa myśl czy uczucie się pojawia, jest przerażające, bo to jest dokładnie, poczynając od ułamka sekundy do co najwyżej kilku sekund. Tak naprawdę człowiek w naturalny sposób może być skupiony tam 3, 4, 5 sekund może, bo od razu przychodzi coś do głowy. Stąd potem właśnie te metody medytacji są właśnie takie, które starają się zneutralizować ten nawał przychodzących myśli. Ale tu widać, jak to nie jest proste.
I co z tego, że ja chcę się wyciszyć, chcę się od tego oderwać, mówię tak, teraz już to w ogóle mnie nie obchodzi, to wszystko, nie tylko Pan Bóg i ja, okej, w porządku, może chcę chcieć, proszę bardzo, a Basia, że tak powiem, małpa w głowie skacze i koniec. I już. Mało tego, i to jest tak, że tu się nie da z tego wyjść, bo mnisi to naprawdę ćwiczyli przez lata i Antoni Wielki mówi, że pokus właśnie tych wszystkich myśli prowadzących trzeba się spodziewać aż do samej śmierci. Przez dziesiątki lat był na pustyni, modlił się w ciszy i tak dalej, bez zgiełku, bez hałasu, bez miasta, bez samochodów i takich innych przyjemności, nie? Tu widać, kochani, że szatan z tym walczy, z autentyczną więzią z Bogiem. Jeżeli jest to tylko pobożność taka rutynowa, rytualna, taka mechaniczna, taka powiedzmy, no, powiedziałbym w takiej socjologicznej oprawie i ma ten wymiar taki właśnie, że my tutaj właśnie jesteśmy tym prawdziwie modlącym się Kościołem, my tutaj jesteśmy właśnie Kościołem, a cała reszta to są w ogóle ci zdrajcy, straceńcy i tak dalej. To jest mentalność sekciarzy, ale to jest temu szatan przyklaśniesz. Wspaniale, oczywiście tak jest, jesteście genialni, to jest to właśnie. Z kolei, jeżeli chodzi o tą jedność z ludźmi, między ludźmi to też jest. No, zobaczcie, no, to najlepiej widać na przykładzie małżeństwa. Zazwyczaj no, tak jest, że ludzie się pobierają, bo się kochają. Ile z tych małżeństw się potem rozsypuje, dzisiaj szczególnie, nie? To po prostu jest przerażające. A teraz nawet ci, którzy zostali razem, to ile jest nieporozumień, różnych takich rzeczy, które rozbijają taką harmonię. Ile trzeba wysiłku, żeby to wszystko przekraczać i nie dać się temu porwać. To jest naprawdę ogromna praca. Jeżeli człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, że za tym siedzi zły, który w tym miesza i bardzo inteligentny, który to w ten sposób robi, że no to jak jest człowiek taki, myśli sobie, że on najlepiej wie, co jest dla niego dobre i sam wie, kim jest i tak dalej, to jest po prostu... To prawie, że wpada bez niczego w taką właśnie plątaninę i będzie awantura, co chwilę pretensje do drugiego i tak dalej. To jest prawie 100% daje, że to tak będzie. Jak człowiek jest głupi, to niestety w to wpadnie. To nie ma w ogóle, prawie, że nie ma szans żadnych. Jest jedna tylko możliwość jeszcze przy takiej sytuacji, że on jest wychowany w takiej kulturze i ta kultura jest tam nim zakorzeniona przez wychowanie, że po prostu właśnie ona trzyma go w jakichś rzeczach. Ale dzisiaj kultura została zupełnie zniszczona, praktycznie rzecz biorąc, tego przekazu kultury nie ma. Po prostu ludziom się wydaje, że sami są najmądrzejsi. No i sprawa jest załatwiona. Tak to jest. I tak będzie po prostu, póki człowiek sobie nie zda sprawy, o co chodzi. Kochani, to co powiedziałem, to nie jest żadna rewelacja, bo w Ewangelii jest postawione pytanie, Pan Jezus, a co jest najważniejsze w prawie u proroków? No dokładnie ta rzecz. Miłość Boga całym sercem, ze wszystkich sił i z tym, że tam walczy, i miłość bliźniego. To są te dwie rzeczy. Przy czym ja zwracam uwagę na to, że miłość bliźniego jak siebie samego. Także w tej miłości bliźniego zawiera się też jeszcze założenie jedno miłości siebie. Także tak naprawdę są trzy wymiary tej miłości. Miłość Boga, siebie i bliźniego. Nie? To są te trzy dziedziny. Te trzy wymiary prawdziwej miłości są atakowane. I teraz wydaje mi się, że właśnie trzeba na to zwrócić uwagę. Walczymy tak naprawdę tylko o to. Cała reszta to są potem już ewentualnie owoce, skutki tego działania. I teraz, kochani, jak sobie radzić z tą walką i tak dalej. Ja to przyrównuję, wiecie, troszeczkę do takiej budowli. To jest tak, budowa wieżowców. To właśnie w związku z tym atakiem na World Trade Center mi to tak jakoś się skojarzyło. Otóż wszystkie takie wieżowce są de facto zbudowane w oparciu o filary takie. A cała te piętra, wszystko, to jest taka konstrukcja żurowa. Gdzieś tam podczepiona. Ja pamiętam, w latach 70. był taki
taka sensacyjna, trochę taka technologicznie rozwinięta. Ta budowa takiego wieżowca w Gdańsku, on jeszcze stoi do dzisiaj, że jego budowali od góry, wiecie. To znaczy zrobili te wieże, te filary, a potem te konstrukcje piętra zawieszali od góry w dół, nie? To było rewelacja, bo od góry budowali wieżowiec. No, ale to pokazuje właśnie na tym, że to wszystko, co podczepiali potem, to właśnie to jest taka konstrukcja. No i teraz widzicie, te wieżowce dwa, które były w Nowym Jorku, one były bardzo mocno zbudowane i było podobno w 80-tych latach, tak ktoś tam robił zamach na te, wjechał z ciężarówką z dynamitem, wiecie, do garażu pod ziemię, zdetonował ciężarówkę, posprzątali samochody, tam to wszystko i one stały dalej. Dlatego jak te filary były niewzruszone, no to tylko trzeba było posprzątać te rzeczy, które się tam poniszczyły i sprawa załatwiona. Natomiast ten atak na te wieżowce tymi samolotami, ja mam wrażenie, że on miał taki zamysł takiego efektu domino. Oni myśleli, że to się przewróci. Jak przewróci się jeden, to poleci tam kilka innych wieżowców dookoła. To byłoby posprzątane tak dosyć porządnie i to na większym obszarze. Natomiast te filary były tak mocne, że one się tylko, wieżowiec się odchylił, w drugą stronę się odchylił, stanął i koniec. I nic by się nie stało, posprzątaliby znowu kilka pięter. Tyle, że właśnie problem polegał na tym, że tam się wlało paliwo, zresztą są różne teorie na ten temat, i się zapaliło. To zapaliło z kolei jakieś tam okładziny chemiczne i tak dalej. Temperatura taka powstała, że się stal w tych filarach stopiła, no i runęło to wszystko. Jak się filary, na których to wszystko było zawieszone, no osłabły, nie wytrzymały, no to wszystko poleciało w dół. Gdyby te filary zostały, no to by znowu posprzątali, powymieniali te konstrukcje, te wszystkie ażurowe konstrukcje i dalej by sobie to funkcjonowało. Ja myślę, że to jest właśnie dokładnie to samo. Trzeba ustalić filary swojego życia. I te filary muszą być właśnie ukierunkowane na te obszary walki, autentycznej walki. Więc przede wszystkim, co to są za filary? Jeżeli weźmiemy od miłości Boga, jeżeli chodzi o miłość Boga, to my musimy mieć oczywiście tutaj... Aha, jeszcze jedną rzecz właśnie powiem. I to jest charakterystyczne dla duchowości w ogóle monastycznej, benedyktyńskiej oczywiście w szczególności. Cała mądrość monastycznej duchowości polega na tym, że mnisi starali się z Ewangelii zrobić regułę życia. Reguły zakonne tak naprawdę w istocie są próbą zastosowania Ewangelii w konkretnym życiu. To są próby lepiej, mniej lub bardziej udane, tak trzeba powiedzieć. Akurat reguła świętego Benedykta przeszła przez taki test wieków, 1500 lat istnienia. To jednak jest świadectwo tego, że ona została wypróbowana przez różne sytuacje, kultury, poziom cywilizacji i tak dalej. Także ona ma za sobą... Zresztą to jest genialny tekst naprawdę I trzeba powiedzieć jeszcze, to jest źródłowy tekst do tego, co się nazywa kultura europejska. Tam są źródłowe, tam są te podstawowe rzeczy, bo kultura europejska to nie jest po prostu przedłużenie kultury antycznej, tylko to jest coś, co powstało na gruzach kultury antycznej. I tam jednym ze źródłowych tekstów jest właśnie reguła świętego Benedykta w tym. Ale ona jest tak naprawdę właśnie tą próbą zastosowania Ewangelii, zasad Ewangelii w życiu, takim, jakim jest. I cała mądrość tego polega na tym, że mnisi uważali, że to trzeba po prostu, Ewangelię trzeba po prostu praktykować. Mądrość polega na praktyce. To praktyka czyni mistrzem, a nie teoria. I teraz właśnie praktyka, pewna praktyka życiowa, i tutaj rozstrzyga o tym, czy człowiek rzeczywiście będzie coś realizował i coś się będzie w nim budowało, czy nie. W związku z tym podstawowe praktyki odnoszące się do więzi z Bogiem, to przede wszystkim, może to tak ja ujmę troszeczkę w innej kolejności jakby, ale to powiem dlaczego zaraz. Mianowicie lectio divina. Lectio divina.
czyli Boże czytanie. Czytanie Pisma Świętego, ale jako słowa, które są słowami do mnie skierowanymi. Bóg mówi do mnie. Tutaj, kochani, na temat Lectio Divina mógłbym dosyć sporo powiedzieć, ale krótko powiem tak. Zwróćmy uwagę na to, że Pismo Święte można różnie czytać. Można jako książkę po prostu, tak się czyta inne książki, przeczytać. No i ludzie tak czytają. I mało tego, trzeba tak to przeczytać, to Pismo Święte. Trzeba przeczytać po prostu w całości. I to nawet nie raz, ale kilka razy, żeby się orientować. Dobrze. Można czytać egzegetycznie, wnikać wreszcie znaczenie słów, powiązania i tak dalej, tak naukowo, że tak powiem. Natomiast Lectio Divina chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby to słowo trafiło do mnie. I w tym momencie powiem taką uwagę na marginesie na temat języka w ogóle. To jeżeli ktoś, tutaj są filolodzy albo językoznawcy, to wiedzą o tym. Mowa ma kilka funkcji, różne funkcje. Zazwyczaj my się koncentrujemy na funkcji informacyjnej. Ja tu przekazuję pewne myśli i one po prostu, no, jest przekazem myśli. Ktoś to przyjmuje, czy nie przyjmuje, polemizuje z tym. W każdym razie jest to punktem ciężkości jest informacja, jej walor merytoryczna zawarty. Natomiast mowa ma też inne funkcje, na przykład ekspresywną. Nie? Ktoś coś przeżywa i to wyraża w jakiś sposób, nie? Czy przerażenie, czy zachwyt, czy zdenerwowanie, przeżywa i to wyraża. I oczywiście zawiera się w tym jakaś informacja, ale nie o samą informację chodzi, tylko właśnie o tą ekspresję, która jest wyrazem. Potem jest jeszcze na przykład taka funkcja impresywna, to znaczy człowiek czegoś chce, nie? Choćby najprostsza rzecz, zrób mi herbatę. Nie? Oczywiście jest informacja, że mi chodzi o to, żeby ktoś zrobił herbatę, ale punkt ciężkości spoczywa nie na samej informacji, tylko na tym, żebym kogoś zachęcił, czy żeby on mi zrobił herbatę. O to mi chodzi w tym wszystkim. Natomiast najrzadziej się mówi o funkcji, która w istocie jest najważniejsza i jest u podstaw wszystkich innych. Mianowicie to jest językoznawcy, się nazywa funkcją fatyczną. Na czym to polega? Funkcja fatyczna polega na tym, że to jest wzywanie i podtrzymywanie kontaktu. Nie? To jest to, halo? Jesteś? Józek, halo? Nie? Oczywiście czasami to widzicie w telefonie, telefonicznie to fajnie wygląda, że ktoś tam nadaje, nie? A to ktoś inny tylko tak mruczy. Takie różne oddźwięki w różnych tonacjach. Nie? Informacyjnie to jest bełkot. Natomiast to nie chodzi o informację, tylko chodzi o to, żeby tamten usłyszał, potwierdził, tak, słyszę cię, rozumiem, tak, jestem, rozumiem to wszystko, siedzę właśnie w tym, co mówisz. Nie? No i oczywiście, ale przede wszystkim się zaczyna od tego halo. Nie? Albo jak czasami widzimy kogoś daleko, ja, Józek! Chcę go tak chwycić i ściągnąć do siebie. To jest funkcja fatyczna. Ja zwracam uwagę na to, że ta funkcja jest absolutnie fundamentalna. Bez niej to w ogóle wszystko, cała reszta nie ma sensu. Zauważmy, że dzieci, które są niemowlętami, nim zaczną mówić, pierwsze mają fatyczność. Tam gdzieś właśnie, czasami przez płacz, czasami przez jakieś miauczenie, jakiś tam powiedzmy uśmiech, jakieś różne miny, które robią, nawiązują, chcą nawiązać kontakt. I moja teza, już nie będę rozwijał tego, ale moja teza zasadnicza jest taka. Jeżeli nie ma fatyczności, to cała ta mowa, cała reszta nie ma żadnego sensu. Wystarczy, kochani, nasz Sejm. Wychodzi mówca na mównicę, może ja już nie mówię o kulturze języka tamtym, ale niech to będzie rzeczywiście retor z najwyższej półki, z kulturą wszelką i tak dalej. No co z tego? Jeżeli inni go mają, nie powiem gdzie. Kompletnie nic nie ma sensu. Kochani, jesteśmy, ktoś zresztą też opowiadał, pojechał gdzieś tam do Honolulu czy jakichś innych lulu, wiecie, języka nie zna, bo to jakieś chiński czy coś, nie? No a tu trzeba jakoś, wiecie, kupić chleb, kupić tam różne rzeczy. No i się okazuje, że no da się kupić, da się porozumieć tam na migi, na to, na tamto i się da. Tylko jeden drugi musi chcieć.
Jeden musi być uważny na to, co tamten mówi i próbować dochodzić do... No, oczywiście bywają nieporozumienia i tak dalej, ale właśnie to mi ktoś właśnie opowiadał z takich egzotycznych podróży, że on mówi, że przedziwne było to, że oni nie mieli problemu nigdzie, no bo tamci ludzie byli też oczywiście nastawieni na turystów i tak dalej, bo z tego żyli, więc nie znając nawet języka polskiego, czy ten, tak jakoś w jakiś sposób zawsze umieli się dogadać. Nie? Dlaczego? Bo była fatyczność, bo była po prostu otwartość na tego człowieka i to, co on chciał. Nie? Także ja na to zwracam uwagę. I kochani, lekcja divina, co to jest? To jest przede wszystkim fatyczność. Albo słyszę głos Boga, albo to jest jakaś literatura taka, no jest, odłożymy na półkę, dziękuję, idę do swojego. Albo jest ta fatyczność, albo jej nie ma. Jak nie ma, to mogę być doskonałym naukowcem, egzegetą z najwyższej półki, wiecie, ale i tak nie będę wiedział, co tam pisze. Bo to jest jeszcze taka rzecz, kochani, pamiętajcie, żeby wiedzieć, co ktoś mówi, to trzeba znać pytanie, na które on odpowiada, bo zawsze wypowiedź jest odpowiedzią. Jeżeli ja nie czuję tego pytania, tego problemu, nie ma właśnie tego osobowego jakby takiego spotkania, właśnie tej fatyczności, to ja mogę wszystko rozumieć, całą gramatykę znać, składnie, wszystko, słowa i tak nie będę nic wiedział. To będzie tylko coś, informacja z zewnątrz, nic więcej. To nie dotknie mnie. W lekcji divina najważniejsze jest fatyczne. Kochani, to samo dotyczy modlitwy osobistej. Modlitwa osobista, właściwie tutaj cały ten traktat o modlitwie w kateizmie jest naprawdę świetny, to jest świetny tekst. Jak macie coś czytać o modlitwie, to czytajcie czwartą część kateizmu. Zostawcie sobie te mnóstwo, może książek, które nam napisali różni mędrcy na temat, a czasami bzdury totalne na ten temat, nie chcą iść. Czwarta część kateizmu naprawdę jest świetnym tekstem na temat modlitwy i wykładem. Tam jest, on jest oczywiście skondensowany, ten wykład i taki, no w jednym zdaniu tam trzeba by było to zdanie rozkładać i na ileś tam, żeby to jakoś wytłumaczyć. Ja się z tym często czytałem z ludźmi tą czwartą część kateizmu i cały czas to robię, wykładając to. Napisałem też ten komentarz i to jest naprawdę wspaniała rzecz. I tam trzeba pamiętać, że przede wszystkim no, modli się serce. To określenie serca z tego kateizmu to jedno z ważniejszych, jeden z ważniejszych tekstów, jakie pamiętam. I trzeba to pamiętać i wiedzieć o tym. I poza tym to, że w modlitwie to nie treść modlitwy jest najważniejsza, ale spotkanie. Znowu fatyczność, spotkanie. Dawca jest najważniejszy, on jest skarbem. Dar jest dodatkiem. Taka jest prawda. I w modlitwie o to chodzi. I właśnie dokładnie z tą fatycznością walczy szatan. Dokładnie o to chodzi. Modlitwa to nie jest coś, co trzeba zrobić, odfajkować. Zresztą na ten temat można tutaj dużo mówić. Modlitwa osobista. Liturgia. Liturgia. Dlaczego liturgię na trzecim miejscu właśnie święty Benedykt ustawiał na pierwszym miejscu? I tak by trzeba. Dlaczego? Dlatego, że tutaj lekcja divina i modlitwa osobista jest moim, powiedziałbym, osobistym stawaniem przed Bogiem, wsłuchaniem się w Niego, odpowiadaniem, dialog z Nim, mój osobisty dialog. Natomiast w liturgii my stajemy przed Bogiem jako Kościół, jako wspólnota. I dlatego tu się pojawia drugi człowiek i spotkanie z innymi. To ma być wspólnota, czyli ludzie, którzy są w więzi wzajemnej. Tutaj trzeba ten 17 rozdział Jana, modlitwę arcykapłańską, szczególnie tą trzecią część, przeczytać i proszę zobaczyć, bo tutaj się pojawia właśnie od razu to, powiedziałbym, połączenie. Tutaj wchodzimy właśnie w ten drugi obszar od razu miłości bliźniego, nie? To znaczy jedności. To jest 17 rozdział, ta trzecia część. Tam są trzy części. Pierwsze to Jezus modli się o wypełnienie swojej misji, potem za swoich uczniów, a potem za całe, za resztę. Nie tylko za nimi poruszam, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę,
aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Liturgia oczywiście, chodzi o całą liturgię, nie tylko o Eucharystię, ale Eucharystia oczywiście jest jakby centrum, jest, w Eucharystii jest wszystko. Ale jest też liturgia godzin, liturgia innych sakramentów i tak dalej, to trzeba w całości widzieć. Ale jeżeli weźmiemy Eucharystię, no to właśnie ten tekst można przeczytać eucharystycznie, aby byli w nas jedno. Nie po prostu tak koleżeńsko jedno, tylko w nas. I to jest komunia. Poprzez spożywanie ciała i krwi Chrystusa, poprzez nie, jakby zamieszkanie. I w liturgii jest to, my wspólnie stajemy przed Bogiem, nie tylko wspólnie, ale tym, który jakby w nas i przewodnicząc nam staje przed Bogiem, to jest Chrystus, który jest i człowiekiem, i Bogiem. To jest jakieś misterium niesamowite, dzięki czemu to w liturgii się dokonuje, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Dwóch lub trzech w moje imię. Nie jeden samotnie, tylko dwóch lub trzech, czyli jest wspólnota. Wtedy ja jestem pośród nich. Nie? I to jest liturgia. Liturgia, która nam daje pewność, że jesteśmy przed Bogiem. Oczywiście my subiektywnie przeżywając możemy być gdzieś zakręceni albo w ogóle po prostu gdzieś poza tym, to okej, okay, ale jeżeli tylko jesteśmy z tą naszą zwykłą ludzką słabą wolą, ale jednak świadomi i tego, że jesteśmy Kościołem i stajemy z Chrystusem, to na pewno tutaj ta obecność Boża jest. W modlitwie osobistej jest to problem, bo ten faryzeusz świątyni na pewno był przekonany, że staje przed Bogiem i ta jego modlitwa dociera do Boga. A co się okazuje? Zupełnie nieprawda, bzdura. Tak Pan Jezus to powiedział. Jego modlitwa nie dotarła do Ojca. Jemu się widziało. Ale się mu widziało tylko. Prawda jest inna. Natomiast w liturgii ta prawda jest taka, dlatego że gwarantem tej liturgii i docierania do Boga jest Chrystus, który jest tym celebransem głównym. Ale warunkiem tego, żebyśmy właśnie stawali w liturgii, jest to, że jesteśmy Kościołem, czyli Jego ciałem, wspólnotą w Jego imię i w sensie autentycznym, prawdziwym. W tej wspólnocie zawarta jest aby ta jedność, ta miłość wzajemna. To, co w tym 17 rozdziale Jana jest, nie? Powiedziane. Ona jest warunkiem też tego, żeby to rzeczywiście było wspólnota, zgromadzenie w imię Chrystusa, a nie jakieś inne. I teraz właśnie ta liturgia dla benedyktynów punktem odniesienia jest szkołą. Jest mnóstwo w regule takich odsyłaczy. Zresztą mówiłem o tym, że święty Benedykt pisze to właśnie to prawdziwe hasło benedyktyńskie, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Nie? To jest taka, zresztą to jest ściągnięte z listu świętego Piotra, to zdanie, ale on nie używa to zdanie w momencie, kiedy mówi o handlu, czyli najbardziej świeckiej działalności, absolutnie nieliturgicznej. Tak, między innymi tam jest tak. I teraz chodzi o taką rzecz, że to jest... To jest w takim miejscu użyte, gdzie jest zupełnie świecka czynność, ale formuła jest formułą, która realizuje się w pełni najbardziej właśnie w liturgii. W liturgii następuje uwielbienie Boga, prawdziwie najbardziej autentyczne. Poza tym Kościół mówi, Sobór Watykański o tym, że liturgia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Liturgia. I to jest właśnie to, co jest, powiedziałbym, u nas, nie, u benedyktynów. Potem jest szereg takich momentów, nie chcę już tutaj tego, powiedzmy, z reguły przytaczać, ale ona jest punktem odniesienia. Liturgia, która wymaga pewnej postawy i święty Benedykt tą postawę daje jako wzór do potem postawy w życiu. To, że na przykład w drugim człowieku spotykamy Chrystusa, no to właśnie nawiązuje też do tej postawy liturgicznej. Nie? I nawet wszystko, co robimy, musimy robić tak, jak podczas liturgii. Z jakąś dbałością, z taką świadomością, że robimy przed Bogiem i dla Niego. Taki jest mniej więcej wzór. Stąd tutaj w liturgii od razu znajdujemy takie tutaj połączenie
tej miłości Boga i bliźniego, bo w liturgii one się spotykają. Oczywiście następny problem to jest miłość bliźniego. Miłość bliźniego, kochani, zauważmy, że w Ewangelii i w całym Nowym Testamencie miłość Boga i miłość bliźniego są bardzo mocno powiązane. To Jan, to jest tak kawa na ławę, że w ogóle no, nie ma zmiłuj. Ja po prostu na przykład o przebaczeniu. Jeżeli nie przebaczycie serca, Bóg wam też nie przebaczy. Przebaczenie to jest przywrócenie więzi miłości. Choćby na tym najbardziej elementarnym poziomie, jakim jest szacunek. Zwykły szacunek, uznanie godności drugiego człowieka. Jeżeli tego nie ma, to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Tak Pan Jezus wyraźnie mówi. To tak zdecydowanie, że to po prostu. No, natomiast właśnie no, u nas się szerzy pogardę do innych, nie? I to zambony. No, po prostu, ręce opadają zupełnie. Po prostu. Ja tego po prostu nie rozumiem. To jest po prostu kompletny brak rozumienia absolutnie elementarnych rzeczy z Ewangelii. Ja już nie mówię o jakichś subtelnościach, ale po prostu najbardziej elementarnych rzeczy z Ewangelii. Jan pisze wyraźnie, jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a brata by swego nienawidził, jest kłamcą. No. Nie można miłować Boga, którego się nie widzi, jak się nie miłuje brata, którego się nie widzi. Koniec, kropka. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Koniec, poza wodą. To jest tak jednoznacznie napisane, że po prostu, no ja nie wiem, jak można jeszcze bardziej jednoznacznie to napisać. Co można zrobić? Czytać te słowa jako informację, ktoś, opinię kogoś, ktoś napisał taką opinię. No napisał sobie, proszę bardzo. Bez tej fatyczności, bez zrozumienia i bez przyjęcia autentycznie tego słowa. Nie? Tylko taka jest możliwość, innej nie ma, nie widzę po prostu, jaka jest inna możliwość. Więc miłość bliźniego. Ale trzeba pamiętać, że miłość bliźniego jak siebie samego, można w pewnym sensie powiedzieć, że ja sam jestem dla siebie najbliższym bliźnim. Nie. To znaczy i ta zasada, że jak siebie samego jest istotna, ona się przekłada na życie. Rzeczywiście, jeżeli człowiek nie ma szacunku dla siebie, jeżeli jest zakompleksiony, to wyjdzie potem w formie właśnie takich różnych zachowań w stosunku do innych, agresywnych czy jakichś właśnie takich lekceważących czy innych tego typu zachowań. Po prostu, jeżeli nie ma poczucia własnej godności i nie ma szacunku dla siebie, nie ma dla siebie powiedzmy takiej wyrozumiałości, nie będzie ją miał dla drugiego. No, tak czy inaczej to wyjdzie. Potem miłość bliźniego się zaczyna właśnie od najbliższych, żony, dzieci, rodziców, braci, sióstr, sąsiadów, pracowników. Oczywiście i ten krąg się oczywiście rozszerza. Jest oczywiście pewna gradacja w tym, nie? Bo jednak i ta miłość ma bardzo różne formy i wymiary, bo przecież miłość żony jest inna niż miłość matki na przykład, niż miłość córki, nie? Czy syna. To są inne miłości. One to nie są takie same miłości. Te miłości mają różne kształty i właściwą formę, czy właściwą no, miłość przyjaźni. To jest coś innego niż te miłości takie rodzinne. To trzeba wiedzieć, to jest cała paleta tego wszystkiego. Ale jedno jest najważniejsze w tym wszystkim. Trzeba pamiętać, gdzie jest granica miłości. Poniżej której już nie ma mowy o miłości. Tą granicą według mnie jest szacunek. Uznanie drugiej osoby w jej godności i wolności. To może być wróg, ale trzeba szanować. Uszanować jego wolność, jego godność. Nie można z niego robić szmaty. Jak ktoś robi szmatę z drugiego człowieka, w ogóle nie wie, co to jest miłość. I to jest sprawa. I teraz ludzie często miłość mylą z jakąś bliskością, z czułością, jakąś taką właśnie, z uczuciem właśnie takiej bliskości, no, emocjonalnym przeżywaniem, jakiejś radości z przebywania z drugim i tak dalej. Nie? To nie jest tak. Można takie przeżycia mieć, a tak naprawdę nie mieć szacunku do tej drugiej osoby. To może być bardzo mocno emocjonalne, natomiast zupełnie kompletnie. Na przykład są te tak zwane matki nadopiekuńcze, które na pewno przeżywają więź ze swoim dzieckiem w sposób bardzo emocjonalny, bardzo bliski i tak dalej, natomiast tam nie ma żadnej miłości, bo nie ma szacunku dla wolności tego dziecka. I to nie jest miłość, to jest po prostu zawracanie głowy. No. To są emocje, natomiast nie ma miłości, bo nie ma tego szacunku. Według mnie to jest granica, to jest baza, od której się zaczynamy mówić o miłości. Jeżeli tego nie ma,
to w ogóle to jest jakieś nieporozumienie i koniec. Na tej podstawie także na przykład mówię też o duchowości lidera, o zarządzaniu i tak dalej. Mówię, że my się realizujemy tylko w relacji miłości. No i przychodzi pracownik, który nas oszukuje. No i ten mówi, jak ja mogę kochać takiego człowieka? W prosty sposób, mieć szacunek do niego jako osoby wolnej i tak dalej. I prawdziwa miłość polega na pragnieniu prawdziwego dobra. Jak mnie oszukuje, no to ja muszę po pierwsze to pokazać, że mnie oszukuje, że ja sobie na to nie pozwolę. I im bardziej ja mu nie pozwolę mnie oszukiwać, tym bardziej robię coś dobrego dla niego, czyli realizuję miłość. No a jak trzeba, to trzeba go oddać na policję. No. I też to jest gest miłości, dobrze rozumiany. Oczywiście nie ze złości, tylko robię to dlatego, żeby ten człowiek wyszedł z tego kręgu zła, w który wszedł. I to jest realizacja miłości. Tylko to trzeba miłość dobrze rozumieć, a nie jakoś czułostkowo, no, bo wtedy to jest rozmyte i zupełnie kompletne nieporozumienie. Miłość bliźniego. I teraz tutaj ja bym jeszcze jedną rzecz napisał, to co bym nazwał ascezą. I to jest już z kolei następny filar, który się odnosi już do mnie osobiście. Nie. W miłości bliźniego mamy już powiązanie trochę z miłością siebie, bo muszę miłować siebie, żeby miłować bliźniego. Natomiast asceza jest już działaniem, który chodzi o moje autentyczne dobro. Co to jest asceza? Ja myślę, że skojarzenia z ascezą są różne, ale jak ja się tak zastanawiałem, próbowałem sam to jakoś tam ugryźć, to myślę, że asceza jest takim kontrolowanym wchodzeniem w swoją słabość. Na przykład taką klasyczną ascezą jest na przykład post. Nie? Ludzie zwykle się postu boją, że osłabną, że im się coś stanie, że będzie głowa bolała, że nie będą zdolni do pracy i tak dalej. Aż w końcu powiedzmy nie będą, no, mogą umrzeć na przykład. Nie? Nie będą mogli funkcjonować normalnie. I wtedy człowiek wchodzi w ascezę, nie dlatego, że nie ma nic do jedzenia, po prostu nie ma z czego, tylko lodówkę może mieć pełną, ale mówi nie jem. Wchodzę w post. Nie? Oczywiście to trzeba racjonalnie wchodzić i tak dalej. I wtedy doświadcza na sobie tej słabości, ale żeby to była asceza, to musi być oddane Bogu, czyli musi być powiązane z modlitwą osobistą, nie? Z tą więzią. I tutaj dlatego asceza od razu nas przenosi z powrotem, kochani, do relacji z Bogiem. Gdyby to tak narysować, to tak. Miłość Boga to jest przede wszystkim w tych trzech filarach. Miłość bliźniego to jest przede wszystkim tu w tych. Natomiast miłość siebie zawiera się właśnie tutaj, poczynając od tego tu. Ale od razu odnosi nas potem do miłości Boga. Bo w tej miłości ascezie zawiera się właśnie też to pójście za wskazaniem Boga po to, żeby doświadczyć, skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan. W ascezie to się de facto realizuje. Nie? Ona może być różna. Na przykład to milczenie, o którym też było tutaj mowa, nie? To jest też rodzaj ascezy. Jest namiętność gadania, gadaniny, namiętność także oglądania różnych rzeczy i tak dalej. Odciąć się od tego, to jest też rodzaj ascezy, dzisiaj bardzo bym powiedział potrzebnej, nie? Której człowiek doświadcza właśnie tego, że cały czas potrzebę coś właśnie konsumować, w sensie niekoniecznie jedzenia, ale właśnie jakichś treści, obrazów i tak dalej. Nagle się od tego odetnie, się okazuje, że wcale się nie rozpłynął. Mało tego, uruchamiają się w nim zupełnie inne mechanizmy, inna świadomość i tak dalej. I wtedy poznaje siebie i poznaje ewentualnie coś, czego w tym chaosie normalnego życia nie poznaje. I asceza jest wyrazem miłości siebie, bo wprowadza w nas w sytuacje, w stany, które pozwalają nam odkryć prawdę o sobie. Prawdę o sobie. Najbardziej, powiedziałbym, podstawową i fundamentalną ascezą w chrześcijańskim rozumieniu jest przede wszystkim umiejętność przyjmowania niechcianych różnych niedogodności czy cierpień. Umiejętność przyjęcia tego, co nam nie pasuje, a trzeba przyjąć. Po prostu te zwykłe obowiązki. Człowiekowi by się chciało to czy tamto, natomiast obowiązek go zmusza do robienia czegoś innego. Nie? I to jest no, szczególnie na przykład w życiu rodzinnym, małżeńskim, wychowanie dzieci. Tutaj by człowiek chciał sobie odpocząć, a musi tam stać do dziecka.
to dziecko zawieźć do szkoły, potem musi być na różne wywiadówki i różne rzeczy, które musi robić w domu, a jest już naprawdę przemęczony i umie to przyjąć. Albo też czasami to, że usłyszy złe słowo na swój temat, na przykład. Nie? I teraz umiejętność przyjęcia tego, co jest dla mnie nieprzyjemne, niemiłe, bo zwykle jest pobudzenie do tego, żeby, no jak on mi dołożył, no to ja mu też, nie? No, wet za wet, nie? I proszę bardzo, to jest taka normalna logika, nie? Albo na przykład też do ascezy należy to, że człowiek mówi prawdę, choćby niewygodną dla siebie, ale mówi prawdę. To też jest, i to jest w życiu, to pojawia się taka sytuacja. To nie jest tak, że ja ją zaplanowałem, ona się pojawia. Ale ta najbardziej podstawowa, fundamentalna asceza polega na tym, że ja trzymam się zasady, że jednak mówię prawdę. Nie? Choćby była niewygodna dla mnie, jednak ją mówię. I wtedy właśnie doświadczam tej słabości, na przykład to, że mnie ktoś, no to ty jesteś taki, nie? Po prostu patrzy na mnie, z punktu widzenia właśnie taką, ja wiem, nawet pogardą, nie? Albo przynajmniej z takim lekceważeniem, no, albo no, głupi jesteś, nie? No, owszem, jest. Trzeba to umieć przyjąć, nie? Asceza jest właśnie wchodzeniem świadomym i kontrolowanym, ja tak nazywam, nie? To znaczy świadomym, przytomnym zrozumieniem i doświadczeniem tej swojej słabości, a nie obrona, wypychanie, zamiatanie pod dywan czy coś takiego, nie? Tak bym to widział. I w ten sposób się realizuje miłość do siebie. Natomiast zauważcie jedna rzecz. To wszystko, pierwsze i najprawdziwsze określenie chrześcijan to jest uczniowie państw. Pierwotna nazwa była uczniowie. Dopiero chrześcijanie, to określenie powstało w Antiochii, jak pamiętamy z Dziejów Apostolskich. Przy czym to określenie chrześcijanie oznacza właśnie należący do Chrystusa. Natomiast najbardziej autentyczne określenie to są uczniowie. I to jest najbardziej fundamentalna prawda, jeżeli chodzi o życie chrześcijanina. Jesteśmy cały czas uczniami i nikim więcej. Jeżeli ktoś się mniema być mistrzem, no po prostu ulatuje w tą próżną chwałę i jest posprzątany.